Minęła godzina 10. Otwieram obrady 20. sesji Rady Powiatu w Białgardzie. Dzień dobry wszystkim. Witam panie i panów radnych oraz wszystkich uczestników sesji. Szanowni radni, jest to sesja nadzwyczajna, którą zwołałem na podstawie artykułu 12 ust. 6 Statutu Powiatu na wniosek zarządu z dnia 28 kwietnia bieżącego roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy 16 radnych, a zatem mamy kworum do podjęcia uchwały, która jest przedmiotem dzisiejszych obrad. Porządek sesji zaproponowany przez wnioskodawców będzie realizowany w sposób następujący. W punkcie pierwszym otwarcie sesji stwierdzenie kworum, co już nastąpiło. W punkcie drugim odwołanie starosty białgardzkiego. W podpunkcie A zapoznanie się z wnioskiem radnych o odwołanie starosty białgardzkiego. W punkcie B, podpunkcie B zapoznanie się z opinią komisji rewizyjnej w sprawie wniosku radnych o odwołanie starosty białgardzkiego. W punkcie C dyskusja w sprawie wniosku o odwołanie starosty białgardzkiego. W punkcie D wybór komisji skrutacyjnej. W punkcie, podpunkcie E sporządzenie kart do głosowania. W podpunkcie F głosowanie i ogłoszenie jego wyników. I punkt trzeci zamknięcie sesji. Stwierdzam, że mamy pełne kworum, czyli 17 radnych. Przypomnę wszystkim zgromadzanym, że w dniu 31 marca bieżącego roku grupa 7 radnych na piśmie złożyła z uzasadnieniem wniosek o odwołanie radnego Tomasza Hynda z funkcji starosty powiatu białgardzkiego. Szanowni radni, aby wniosek był rozpatrywany na posiedzeniu rady, to musiały być spełnione dwie przesłanki. Pierwsza to jest taka, że minąć musiał pełny miesiąc od daty złożenia wniosku, co się samo zrealizowało, i drugi wniosek ten musiał być zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu i taką opinię mamy. W związku z tym, że te dwie przesłanki zostały spełnione, ten wniosek zarządu o zwołanie sesji spełnia wszystkie zapisy artykułu 31 ustawy o samorządzie powiatowym. Dlatego w dniu dzisiejszym spotykamy się, aby procedować złożony wniosek o odwołanie starosty przez grupę 7 radnych. W związku z tym przechodzimy do zasadniczego punktu, zwołanie zwołanej sesji, czyli odwołanie starosty białgardzkiego. Jak już wspomniałem, grupa 7 radnych w dniu 31 marca na piśmie złożyła wniosek do biura rady oraz dodatkowo na sesji przedstawili obszerne uzasadnienie. Uzasadnienie te dokonał i przedstawił pan Andrzej radny Kołacki. Adam Kołacki, przepraszam. Dla przypomnienia paniom i paniom radnym oraz wszystkim mieszkańcom pozwolę sobie w całości ten wniosek odczytać. Białogard, pismo było napisane 30 marca bieżącego roku. Pan radny Marek Anusz, pan radny Adam Kołacki, pani Beata Pawlik, pan Jan Połuboczko, pan Andrzej Siwek, pani radna Iwona Wysocka-Chudziak, pan Rajmund Wasiak, radni Rady Powiatu w Białgardzie do przewodniczącego Rady Powiatu. Wniosek. Na podstawie artykułu 31 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym radni Rady Powiatu w Białgardzie wnioskują o odwołanie pana Tomasza Hyndy z funkcji starosty powiatu białgardzkiego. Uzasadnienie. Pan Tomasz Hynda, wykonując obowiązki służbowe starosty powiatu białgardzkiego, będąc na podstawie przepisu ustawy o samorządzie powiatowym odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę finansową szpitala powiatowego w Białgardzie, poprzez swoje zaniechanie działał na szkodę interesu publicznego powiatu białgardzkiego. Posiadając wiedzę na temat złej sytuacji finansowej szpitala, wraz z przeprowadzoną w roku 2012 analizą pod nazwą analiza sytuacji szpitala powiatowego w Białgardzie oraz wskazanie działań naprawczych i kierunków rozwoju,
zaniechał podjęcia konkretnych działań naprawczych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej zarządzanej przez niego instytucji. Doprowadziło to do zwiększenia zadłużenia szpitala, a w konsekwencji do przymusowego przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego z długiem na poziomie 15 888 036 zł 37 groszy. Wydzierżawienie szpitala prywatnej spółce przyczyniło się do znacznej redukcji zatrudnienia i zwiększenia bezrobocia na terenie powiatu. Ponadto w świetle oświadczenia dzierżawcy szpitala nie będzie kontynuowana budowa bloku operacyjnego, na który powiat w minionym okresie wydał już z budżetu około 3,5 miliona złotych. Podjęta przez pana starostę powyższa decyzja to kolejne nieprawidłowe wydatkowanie środków publicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie za rok 2011 stwierdzono nieprawidłowości z obowiązku sprawdzenia kompletności i poprawności danych przekazanych z baz danych oświatowych prowadzonych przez szkoły i placówki na terenie powiatu białgarskiego. W wyniku popełnionych błędów poprzez zawyżanie ilości wychowanków w poszczególnych placówkach powiat białgarski pobrał niesłusznie naliczoną subwencję w wysokości 2 173 457 zł 43 groszy, którą musi zwrócić. Poprzez niewłaściwe zarządzanie przez pana starostę środkami publicznymi powiatu doprowadzono do bardzo trudnej sytuacji finansowej, a co za tym idzie, brak jakichkolwiek inwestycji na jego terenie dotyczących m.in. struktury drogowej. W ocenie radnych powiatowych pan Tomasz Hymna jako kierownik jednostki samorządowej nie wypełnił ciążących na nich obowiązków i ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe działania. Zarządzanie powiatem w okresie sprawowania funkcji starosty wykazało zupełny brak kompetencji, braku współdziałania, niegospodarność i działanie na niekorzyść mieszkańców powiatu białgarskiego w podpisie osoby wymienione wcześniej przeze mnie. Szanowni Państwo, skoro mamy już, znamy wniosek grupy radnych, to powinniśmy się teraz zapoznać z treścią komisji rewizyjnej, która wydała opinię w stosunku do złożonego wniosku, która odbyła się 28 kwietnia bieżącego roku i zajęła się w całości przedmiotem wnioskodawców, przedmiotowym wnioskiem. Proszę bardzo, udzielam głosu panu przewodniczącemu radnemu Nowakowi. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Białogardzie dotycząca wniosku grupy radnych złożonego dnia 31 marca 2016 roku w sprawie odwołania pana Tomasza Hyndę z funkcji starosty białogardzkiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Białogardzie na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku w składzie Andrzej Nowak jako przewodniczący komisji, Andrzej Siwek jako członek komisji i Jerzy Bartman również jako członek komisji. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2016 roku odwołanie pana Tomasza Hynda, z funkcji starosty białogardzkiego podpisanego przez 7 radnych powiatu białogardzkiego, po wysłuchaniu obszernych i szczegółowych wyjaśnień starosty białogardzkiego dotyczących zarzutów zawartych w przedmiotowym wniosku oraz po analizie dokumentów i przepisów prawnych dotyczących poruszanych we wniosku zagadnień, przedmiotowy wniosek zaopiniowała negatywnie w głosowaniu jawnym 2 głosami za. Jeden członek komisji rewizyjnej nie brał udziału w głosowaniu. W ocenie komisji rewizyjnej udzielone przez starostę wyjaśnienia w przedmiocie sprawy w kontekście analizowanych przez komisję dokumentów i przepisów prawnych, zarzuty zawarte we wniosku o odwołanie starosty białogardzkiego
nie znalazły potwierdzenia. Wniosek podpisał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Nowak. Szanowni Państwo, z uwagi na wagę zarzutów i wagę sprawy, pozwolicie Państwo, że przedstawię motywy, jakimi kierowała się Komisja Rewizyjna, opiniując wniosek o odwołanie starosty białogardzkiego. Otóż w ocenie Komisji Rewizyjnej obecna trudna sytuacja szpitala powiatowego w Białogardzie jest wypadkową zarówno niekorzystnych rozwiązań prawnych i finansowych regulujących finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sposobu zarządzania szpitalem, braku możliwości pokrywania przez powiat ujemnego wyniku finansowego szpitala oraz kosztów realizacji niezbędnych inwestycji w infrastrukturę szpitala, jak również całego otoczenia społecznego, w tym presji pracowników i kadry lekarskiej na zwiększenie wynagrodzeń i kontraktów oraz oporu przed restrukturyzacją zatrudnienia. Od początku funkcjonowania szpitala powiatowego jako SPZOZ-u wielkość kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia nie pozwalała na sfinansowanie na wystarczającym poziomie realizowanych przez szpital świadczeń zdrowotnych. Brak możliwości ze strony powiatu pokrywania w kolejnych latach ujemnych wyników finansowych spowodował stopniowe zadłużanie szpitala. Proces zadłużania nabrał zdecydowanego przyspieszenia w latach 2009-2010. W 2009 roku w ramach procedury sporu zbiorowego zostało zawarte porozumienie o podwyższeniu wynagrodzeń wszystkich osób zatrudnionych w szpitalu powiatowym, co skutkowało miesięcznym wzrostem kosztów wynagrodzenia średnio o kwotę 144 000 zł. To daje rocznie jakoś 1,8 miliona złotych. Niezależnie od powyższego, wobec zamknięcia w 2010 roku dwóch szpitalnych oddziałów z powodu braku kadry lekarskiej, dyrektor szpitala, działając pod presją konieczności realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców naszego powiatu, zmuszony został do zawierania kontraktów lekarskich z wynagrodzeniem na wyższym poziomie niż miało to miejsce przed zamknięciem tych oddziałów. Wobec tych zdarzeń zadłużenie szpitala zaczęło lawinowo rosnąć. Ten stan rzeczy podkreśla również zlecona przez Zarząd Powiatu ekspertyza pod nazwą Analiza sytuacji szpitala powiatowego w Białogardzie oraz wskazanie działań naprawczych i kierunków rozwoju. Z wyjaśnień złożonych przez starostę wynika, że dyrektor szpitala przy akceptacji zarządu powiatu próbował przeciwdziałać tendencji zadłużeniowej, między innymi zwiększając ilość realizowanych nadlimitowych świadczeń zdrowotnych, które jednak nie zawsze były w 100% refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W takiej sytuacji zadłużenie zamiast maleć dodatkowo rosło. Było to zatem działanie obarczone ryzykiem, ale w określonej trudnej sytuacji finansowej w znacznej mierze uzasadnione. Wobec przedstawionych powyżej argumentów i okoliczności trudno się zgodzić z zarzutem wyłącznej jednoosobowej odpowiedzialności za obecną trudną sytuację szpitala powiatowego starosty białogardzkiego. Tym bardziej, że osobą faktycznie odpowiedzialną za zarządzanie szpitalem powiatowym i za jego gospodarkę finansową zgodnie z artykułem 46 oraz artykułem 53 ustawy o działalności leczniczej jest wyłącznie dyrektor szpitala. Zarząd natomiast miał kompetencje do nadzorowania szpitala, tak, jako organ wykonawczy powiatu, chociaż to oczywiście na staroście, jako przewodniczącym zarządu powiatu spoczywa i spoczywa główna odpowiedzialność za organizowanie pracy zarządu oraz wykonywanie przez ten organ ustawowych zadań. W opinii komisji nie znajduje również uzasadnienia zarzut zaniechania przez starostę konkretnych działań naprawczych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej szpitala, które zaproponowane zostały w przytoczonej wcześniej ekspertyzie. Starosta w swoim wystąpieniu podkreślał stałe monitorowanie sytuacji finansowej szpitala oraz podejmowane próby przeciwdziałania rosnącemu zadłużeniu. Jednak wobec faktu, że koszty wynagrodzeń i kontraktów pracowników i kadry lekarskiej stanowiły 75% ogólnych kosztów funkcjonowania szpitala,
to radykalna restrukturyzacja kosztów musiałaby się wiązać z koniecznością ograniczenia głównie kosztów osobowych, tym samym z redukcją zatrudnienia i zmniejszeniem wysokości kontraktów, a w takim przypadku istniało realne ryzyko powrotu do sytuacji z 2010 roku z wiadomymi negatywnymi skutkami, czyli z zamykaniem, ponownym zamykaniem oddziałów. Jednak świadomość konieczności podjęcia trudnych, chociaż niezbędnych działań dla ratowania zagrożonego szpitala, jak podkreślam, przy braku możliwości powiatu pokrywania jego ujemnego wyniku finansowego, przesądziła o przekształceniu szpitala powiatowego jako SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, a następnie powierzeniu prowadzenia skomercjalizowanej placówki doświadczonemu inwestorowi. W przeciwnym razie, zgodnie z artykułem 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, placówce groziła likwidacja. Podkreślenia wymaga również fakt, że koncepcja przekształcenia szpitala powiatowego w spółkę kapitałową została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Szpitala Powiatowego w Białogardzie jako organu inicjującego i opiniodawczego podmiotu tworzącego oraz organu doradczego kierownika podmiotu leczniczego. Zgodnie z artykułem 48 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy w posiedzeniach Rady Społecznej z mocy tej ustawy uczestniczył kierownik, no tutaj dyrektor szpitala, tak, oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym. Tym samym zamiar komercjalizacji szpitala uzyskał przynajmniej milczącą akceptację zarówno kierownictwa szpitala, jak i jego pracowników, a ściślej przedstawicieli związków zawodowych. Nie znajduje również uzasadnienia zarzut dotyczący nieprawidłowo wydatkowanych środków publicznych związanych z budową bloku operacyjnego. W rzeczywistości na tę inwestycję powiat wydał około 4,5 miliona złotych, a więc więcej niż zostało to wskazane we wniosku o odwołanie starosty. Inwestycja ta jednak była niezbędna w związku z koniecznością dostosowania infrastruktury szpitala do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia, jakie muszą spełniać podmioty wykonujące działalność leczniczą. Budowa bloku operacyjnego miała w założeniu nie tylko sprostać wymogom przedmiotowego rozporządzenia, ale przyczyni się również do obniżenia kosztów funkcjonowania całego szpitala wobec możliwości przeniesienia po zrealizowaniu tej inwestycji wszystkich oddziałów szpitalnych do obiektów przy ulicy Chopina. Według ostatnich oświadczeń dzierżawcy szpitala, zresztą mieliśmy to okazję wszyscy usłyszeć na poprzedniej sesji, budowa bloku operacyjnego będzie przez obecnego dzierżawcę kontynuowana, a więc dotychczasowe wydatkowanie środków na tą inwestycję przez powiat nie było bezcelowe. Komisja rewizyjna nie potwierdziła również zarzutu braku jakichkolwiek inwestycji na terenie powiatu. W latach 2011-2015 wykonano wydatki majątkowe na kwotę około 21,9 miliona złotych, uzyskując ze źródeł zewnętrznych środki w wysokości prawie 9 milionów, to jest ponad 40%. W kontekście postawionego staroście zarzutu dotyczącego nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązku sprawdzenia kompletności i poprawności danych przekazywanych z poszczególnych placówek oświatowych do systemu informacji oświatowej za 2011 rok, podkreślić należy, że na chwilę obecną nie ma jeszcze ostatecznej decyzji ministra finansów nakazującej zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok, zaś postępowanie administracyjne w tej sprawie dopiero się toczy. W ocenie komisji nie potwierdzi się także zarzut dotyczący odpowiedzialności starosty białogardzkiego za błędy polegające na zawyżaniu ilości wychowanków wprowadzonych i dotowanych przez powiat białogardzki w placówkach oświatowych, co skutkować miało koniecznością zwrotu subwencji oświatowej do budżetu państwa. Problem zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej do budżetu państwa dotknął w zasadzie wszystkie powiaty na terenie naszego kraju, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze. A problem ten wynika z przyjęcia przez organy kontroli innej niż dotychczas interpretacji pojęcia wychowanek, zaś na zmianę tej interpretacji mieli wpływu zarówno dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, jak i starostowie powiatów. O zmianie tej uzyskali oni wiedzę dopiero z chwilą otrzymania
ostatecznych wyników kontroli. Nie jest to jednak jeszcze jednoznacznie z obowiązkiem zwrotu subwencji do budżetu państwa. Na marginesie wskazać należy, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa definiujące pojęcie wychowanek wchodzą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2017 roku, w zasadzie z mocą obowiązującą dopiero od 2018, które w istocie sankcjonują wcześniejsze kwestionowane interpretacje. W chwili obecnej wprowadzenie i przekazywanie danych dotyczących ilości wychowanków do systemu informacji oświatowej odbywa się z uwzględnieniem aktualnej, pozaustawowej interpretacji w tym zakresie. Drugi problem dotyczący subwencji oświatowej sprowadza się natomiast do kwestii prawidłowej interpretacji treści orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w oparciu o które wprowadzane są dane do systemu informacji oświatowej. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia złożone przez starostę w tym zakresie, obowiązujące na dany czas przepisy prawa, w tym instrukcje wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej, a także fakt, że na etapie interpretacji orzeczeń przez dyrektorów szkół i placówek na potrzeby wprowadzania tych danych do tego systemu informacji oświatowej, starosta nie ma wpływu na rzetelność i prawidłowość działania tych osób, odpowiada tylko za ich zestawienie i zbiorcze przekazanie do tego systemu. Podkreślam to dlatego, że różne były tam takie jakieś pomówienia, że tutaj na etapie gromadzenia danych w samym powiecie następowała jakaś manipulacja tymi danymi. Komisja rewizyjna doszła do przekonania, że nie sposób przypisać staroście białogardzkiego zawinionego działania w tym zakresie. Rozpatrując z kolei zarzut niewłaściwego prowadzenia gospodarki finansowej powiatu, komisja rewizyjna uwzględniła fakt pozytywnego opiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową realizacji kolejnych budżetów, udzielania zarządowi przez Radę Powiatu absolutorium oraz pozytywną ocenę kompleksowej kontroli gospodarki finansowej za lata 2010-2013 przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty, wyjaśnienia starosty białogardzkiego, obecny stan naszej wiedzy w tym zakresie oraz brak wiedzy na temat zapisów umowy dzierżawy szpitala, jak również postanowienie prokuratury rejonowej w Białogardzie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia zarówno przez starostę, jak i dyrektora RCM-u ciążącej na nich obowiązków, komisja rewizyjna uznała za zarzuty zawarte we wniosku o odwołanie starosty za nieznajdujące potwierdzenia w analizowanym materiale dowodowym. W tym kontekście chciałbym na koniec podkreślić, że również w mojej opinii wszystkie przedstawione zarzuty mają charakter wyłącznie ocenny, a oceny takiej może dokonać tylko Szanowna Rada. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu przewodniczącemu komisji. Skoro mamy już jasność co do zgłoszonego wniosku, wyjaśnień i opinii komisji rewizyjnej, ogłaszam teraz dyskusję w sprawie wniosku o odwołanie starosty białogardzkiego. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan radny Siwek, proszę bardzo. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, mieszkańcy powiatu, tytułem sprostowania. To, co przeczytał Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Andrzej Nowak, to jest tylko i wyłącznie jego opinia. Komisja Rewizyjna nie dyskutowała nad treścią opinii. Treść opinii nie została przyjęta przez komisję rewizyjną. Są to jakieś, że tak powiem, dywagacje pana Nowaka. Nie wiem, czy pan Bartman podpisał to, czy nie podpisał.
Ja tego nie widziałem, trudno, żeby się teraz, powiedzmy, na gorąco do tego odnosić. Ja rozumiem, że opinie dyskutuje się na komisji. Jest treść opinii, można wnieść jakieś zastrzeżenia, uwagi do tej opinii. Nic takiego nie nastąpiło. Tyle do opinii. Po wysłuchaniu, Szanowni Państwo, tej opinii wypadałoby tylko, żeby cała siódemka uderzyła się w piersi, padła na kolana i całowała w rękę i przepraszała. Ośmieliła się podnieść rękę na majestat. Wszystko w porządku, wszystko działa. Chciałbym wrócić, Szanowni Państwo, do historii trochę, bo myślę, że tutaj też do tego wrócimy nieraz. W roku 2012, 20 czerwca, ówczesny dyrektor Szpitala Powiatowego w Białogardzie, pan Przemysław Dawid, podpisał umowę na usługi żywienia. Ja zwracałem wtedy uwagę. Pokazywałem, przepraszam za takie określenie, palcem. Byłem wyżej na komisjach, byłem tu na sesji. W styczniu 2013 roku Szanowna Rada, nie ta oczywiście, ale ówczesna wtedy, podjęła uchwałę, że Siwek nie ma racji. Rada, moim zdaniem skromnym, została wprowadzona w błąd przez ówczesnego wicestarostę pana Raczewskiego. Dlaczego tak sądzę? W 2014 roku Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę zawarcia umowy na usługi żywienia, stwierdzając jednoznacznie, że cała procedura została przeprowadzona z naruszeniem prawa o zamówieniach publicznych. Co zrobiono? Nic nie zrobiono. W 2014 roku Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę prawidłowości zamówień i rozliczenia tzw. usług pralniczych. Też o tym mówiłem w roku 2012 tutaj. Też uznano, że nie mam racji. Były to naruszenia prawa. Protokół pokontrolny czy wystąpienie pokontrolne dotyczące usług pralniczych tak zwanych pan Tomasz Hynda otrzymał w lipcu 2014 roku. Nie opublikował tego, bo po co? Wybory były. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę kompleksową starostwa powiatowego w Białogardzie. Też w roku 2014. Protokół też nie ukazał się przed wyborami, bo po co? To, o czym była wzmianka tutaj, powiedzmy, jeśli chodzi o subwencje oświatowe. Trzy protokoły z kontroli przeprowadzonych w roku 2012 dotyczące zaszłości też zostały ukryte, nie zostały opublikowane. Opublikowane zostały w roku 2015. Dlaczego? Można sobie ewentualnie dopowiadać to, co się chce. I wracając dalej, Szanowni Państwo. Jakie było zainteresowanie w ogóle działalnością szpitala? Bo tu słyszymy, że starosta nadzorował, przyglądał się. Ja od początku kadencji praktycznie nie mogę się doprosić o jakiekolwiek opracowania dotyczące szpitala. Opracowania dotyczące szpitala, analizy tego, co się w szpitalu dzieje. Jakie są koszty działania? Gdzie są przerosty, jakiekolwiek zatrudnienia? Gdzie są zwiększone koszty, z czego one wynikają? Ktoś, kto nadzoruje szpital powiatowy, powinien takie analizy przeprowadzać, mając świadomość praktycznie co pół roku, w związku z tym, że zarząd dostał sprawozdania finansowe, że coś się dzieje. No więc jeśli się dzieje coś niedobrego, to chciałbym zobaczyć, dlaczego tak się dzieje. Pan Tomasz Hynda, starosta białogardzki, w roku 2012 zlecił opracowanie ekspertyzy dotyczącej działalności Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Za tą ekspertyzę prawdopodobnie zapłacił. Ja tą ekspertyzę otrzymałem od pana starosty. Nie otrzymałem żadnych załączników do tej ekspertyzy, mówiących ewentualnie o tym, że się nie zgadza z tym, co tam jest zawarte. Z tej ekspertyzy wyciągnięto jeden wniosek. W kierunku prywatyzacji. Pozbyć się szpitala. Ja to tak odbieram. Państwo możecie odbierać to inaczej.
pozbyć się szpitala, żeby mieć kłopot z głowy. Przy okazji można wszystkich, że tak powiem, ubrać w to, no, że jako niecne siły przeszkadzają, a pan starosta jak ten Syzyf toczy ten kamień pod górę, a wszyscy mu przeszkadzają i spychają ten kamień z powrotem. Wracając do zainteresowania szpitalem. To, co powiedziałem. Protokół pokontrolny z roku 2014. Mówimy o Urzędzie Zamówień Publicznych. Tu, na tej sali, w lutym 2015 roku, pytałem pana starostę, czy ma wiedzę o przeprowadzonej kontroli i o wynikach tej kontroli. Dotyczyło usług żywienia. Nie, nie ma takiej wiedzy. Przypominam, kontrola została zakończona w roku 2014, w czerwcu, łącznie z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej. 8 miesięcy pan starosta nie wiedział, co się dzieje. Nie miał żadnej informacji. A wiecie państwo, dlaczego mnie to dziwi? Bo ja o tej kontroli mówiłem 27 sierpnia 2014 roku, będąc radnym Rady Miasta, czy Rady Miejskiej, bo tak się poprawnie to powinno mówić. Obecny na sali pan Krzysztof Bagiński, ówczesny burmistrz, polemizował ze mną na temat tej kontroli. Przez 8 miesięcy nie przekazał panu staroście takiej informacji ważnej. Członek Rady Społecznej Szpitala, przypominam, wtedy jeszcze był szpital. Dlaczego? Może pan Bagiński będzie chciał nam odpowiedzieć. Siedzący obok tutaj pan Piotr Pakuszto, ówczesny radny, też miał wiedzę na temat przeprowadzonej kontroli. Czy wyciągnięto z tego jakiekolwiek wnioski? W opracowanej krytyce, o której mówiłem wcześniej, pisze się jasno i wyraźnie: drogie usługi żywienia. Przypominam, ekspertyza trafiła do pana starosty w roku 2012, 19 kwietnia. Co zrobiono? Nic nie zrobiono. 20 czerwca podpisano jeszcze droższą umowę. Ja szacuję, i to się pokrywa, powiedzmy, z tą ekspertyzą, można by było zaoszczędzić w ten sposób około 500 000 zł. W ekspertyzie zawarte są również uwagi dotyczące przerostów zatrudnienia, nadmiernych płac. Nadmiernych płac w tym sensie, że koszty płac są stosunkowo duże w stosunku do przychodów. Mądrzy ludzie mówią i szacują, że jeśli w takich jednostkach koszty płac przekraczają 65%, zaczyna się równia pochyła. Przykład. Czy ktokolwiek to analizował kiedykolwiek? Ja takiej wiedzy nie mam i takiej wiedzy nie mogłem otrzymać. Być może państwo radni, mój zarząd ma taką wiedzę. I być może z tej wiedzy korzysta. Złożyliśmy wniosek, szanowni państwo, w związku z tym, że szpital to była już, że tak powiem, no, czubek góry lodowej. To, co się dzieje tutaj. I to, co powiedziałem wcześniej. Ukrywanie dokumentów. Brak jakiejkolwiek woli współpracy z radnymi. Jakiejkolwiek, powtarzam. Nie tylko chodzi tutaj o radnych tak zwanych opozycyjnych. Od początku pokazano, albo chciano nam pokazać, gdzie nasze miejsce. Macie siedzieć cicho, głosu nie zabierać. Nie macie racji, nie macie zdania na tej sali. Traktowanie swoich, szanowni państwo, byliśmy świadkiem w styczniu, jeśli dobrze pamiętam. Zgłosiliśmy jako wnioskodawcy o przerwę w sesji, też dotyczącej szpitala, na której się niczego nie mogliśmy dowiedzieć. Jaka była reakcja? Na pana Potrzebowskiego i na pana Nowaka, którzy podnieśli rękę za przerwą, podjęli własne zdanie, szanowni państwo. Brakowało tylko komendy: siadaj, waruj. Andrzej Wojtek, co wy robicie? Tak się traktuje radnych? Swoich? Do czego my zmierzamy? Tu się mówi o porozumieniu, ponad podziałami, rękę ściskamy sobie przed mikrofonem radia, a później na drugi dzień okazuje się, co jest. Opluto mnie w roku 2014. Pan Tomasz Hynda, starosta białogardzki, jako gość studia Bałtyk, powiedział, że ja, wymieniony z imienia i nazwiska,
wstrzymałem albo wydzwaniałem po bankach, żeby nie dały kredytu. Andrzej Siwiek jest winien temu, że w 2014 roku szpital nie dostał kredytu. Wiecie Państwo, ja to już mówiłem, powtórzę raz jeszcze. Ja widzę dyrektora, który odbiera, czy prezesa banku, który odbiera telefon z jakiegoś tam radnego, który mu mówi, że pani nie dawaj pan kredytu. To powiedział chłopie, idź się wyśpi, albo wytrzeźwie, albo by się ze śmiechu tarzał pół godziny po dywanie. Radny jaki z Białogardu dzwoni. Nie sytuacja szpitala, szanowni państwo. Radny z Białogardu zadzwonił. Wszyscy są winni. Brat został opluty. Tu na tej sali publicznie w prasie też. Złożył skandaliczną propozycję. Po roku panu staroście się przypomniało, że ktoś złożył skandaliczną propozycję. Doprowadzić szpital do ruiny. Siwek Kołacki, przepraszam Adam. Też chcą doprowadzić szpital do ruiny, żeby go później spieniężyć po upadku. Państwo podejmiecie decyzję, jaką chcecie. Pokażecie temu społeczeństwu, gdzie macie ten powiat i gdzie macie tych ludzi, waszych wyborców. Wracam do tej ekspertyzy. Co zrobiono? Nic nie zrobiono. Przez 5 lat pan Tomasz Hynda nie zrobił nic w sprawie szpitala. Dzisiaj opowiadanie wszystkim, czego to my dokonaliśmy, czego dokonaliśmy? 15700 pożyczka z Agencji Rozwoju, Przemysłu, dobrze. Do tego trzeba spłacić odsetki. Wyprzedany majątek szpitala. Sukces. Szpitala nie ma na 30 lat. Następny sukces, zamknięte oddziały. Wewnętrzny OIOM. Plotki chodzą o chirurgii, o psychosomatycznym. Jak to się skończy, zobaczymy. Mnie nie tylko na tej sali zarzucano, że Platforma, ja osobiście dążę do tego, żeby ten szpital upadł. Mówiłem to, powtórzę raz jeszcze, szanowni państwo. Ja chcę, żeby ten szpital istniał w Białogardzie. Dlaczego? Dlatego, że mam swoje lata. W każdej chwili mogę dostać zawału, wylewu, czort wie czego jeszcze i wolę, żeby mnie wieźli 15 minut tutaj. Jeśli do Koszalina mają wieźć godzinę, czy do Kołobrzegu, mogą nie dowieźć. Jeśli tu, zawsze jest jakakolwiek szansa. Co zrobione ze szpitalem, sami państwo widzicie. Straż pożarna jeździ do mieszkańców, bo karetki są zajęte czym innym, bo muszą chorych rozwozić. Czy straż pożarna zawiezie kogokolwiek z zawałem do Koszalina? Nie sądzę. Wracając do tego, co powiedział pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Otóż, szanowny panie, Regionalna Izba Obrachunkowa, ja to mówiłem na komisji, proszę sobie to zapamiętać, to piszę w ustawie, ja tego nie wymyśliłem. Regionalna Izba Obrachunkowa nie ocenia wykonania budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia prawidłowość wykonania sprawozdania. Tyle, tyle i tylko tyle. Wracając do postanowienia pana prokuratora, którym tutaj, że tak powiem, się wymachuje. To, co mówiłem wcześniej. Pan Tomasz Hynda złożył zawiadomienie na dyrektora RCM-u, prezesa, przepraszam, RCM-u, pana Przemysława Dawida. Po wypowiedzi pana Bessera, tu na tej sali, z tej mównicy, zdziwiony, co się dzieje w szpitalu, i szybciutko poleciał do prokuratora. Prokurator, że tak powiem, zrobił to, co zrobił. Dlaczego? Nie mnie to oceniać. Do tej pory nie wiedział, co się dzieje w szpitalu. Musiał mu pan Besser otworzyć oczy. Tu, na tej sali. Gdzie były jakiekolwiek analizy? Wracam do tego raz jeszcze. Pan Zygmunt Baś, który przyszedł w maju 2015 roku jako prezes RCM-u, po kilku tygodniach występując na tej sali, powiedział, że jest w stanie zmniejszyć zatrudnienie, czy zredukować zatrudnienie o 100 osób. Pytaliśmy tu na tej sali pana Basia, czy nie grozi to jakimikolwiek konsekwencjami, jeśli chodzi o umowę z funduszem. Nie. No więc jeśli można było zredukować zatrudnienie o 100 osób,
sposób ci, którzy mają jakiekolwiek, przepraszam za takie określenie, pojęcie o prowadzonej działalności jakiejkolwiek, czy o kosztach pracowniczych, to wiedzą, ile kosztuje jeden pracownik. 100 osób, szanowni państwo, ja na swój własny użytek, żeby było łatwiej liczyć, liczę, że jest to 2 miliony złotych rocznie, zostaje w szpitalu. Niechby z tego został milion. Być może ten szpital by się nie zbilansował nigdy. Ale być może nie byłoby to zadłużenie kwoty 21, tylko być może byłoby mniej. To, co tutaj nieraz pan starosta opowiadał też i opowiadał na ostatniej komisji. Ościenne samorządy nie chciały brać żadnego udziału. Nie wykazywały żadnej ochoty. Jest dzisiaj pan Waldemar Miśko, panie przewodniczący. Może wnioskodawcy się zgodzą, żeby pan Waldemar Miśko zabrał głos i powiedział, jak ta współpraca miałaby wyglądać. Jakie były propozycje? Jakie dostali dokumenty? Pan siedzi, może powiedzieć. Wracając jeszcze raz, bo zacząłem i przeszedłem do czego innego. Wracając do postanowienia prokuratora. Nie będę całego czytał, dla mnie to jest to, co jest. Komentował też, nie mam zamiaru tego komentować. Jeszcze jedno tylko tytułem uzupełnienia, bo pan Tomasz Hynda, starosta białogardzki, zarzucał mi, że też złożyłem na niego zawiadomienie. Otóż nie, szanowni państwo. Ja dokumenty, które moim zdaniem świadczą o tym, że pan starosta nie wykazał należytej troski, opierając się na tej ekspertyzie, o której wcześniej mówiłem, złożyłem do prokuratury tylko i wyłącznie dlatego, że szanowna rada tu na tej sali 28 grudnia była uprzejma podnieść rączki do góry i powiedzieć, że ich to nie interesuje, co z tej ekspertyzy zostało wykonane. Gdybyśmy się tutaj zajęli, ja nie mówię o sobie, ale gdyby szanowna rada powołała jakąkolwiek komisję, żeby się zajęła wyjaśnieniem, być może dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. A tak, tutaj nie da rady, no więc gdzie? No wydaje się najbardziej, powiedzmy, takim do tego powołanym organem, to jest prokurator czy prokuratura. Przeczytam, szanowni państwo, akapit. Brak jest również uzasadnionego podejrzenia, aby zarządzający szpitalem nie podjęli stosownych działań celem poprawienia sytuacji finansowej szpitala. Ekspertyza pod tytułem Analiza sytuacji szpitala powiatowego w Białogardzie oraz wskazanie działań naprawczych w kierunku rozwoju, sporządzona w kwietniu 2012 roku przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie na zlecenie Zarządu Powiatu Białogardzkiego, nie stanowiła wiążących wytycznych dla zarządzającego, a ponadto brak jest danych świadczących o tym, że całkowicie pominął on jej treść, o ile oczywiście przedmiotowa ekspertyza została przedstawiona dyrektorowi szpitala. To dotyczy akurat pana Dawida bezpośrednio. Wyciągnijcie sobie państwo wnioski sami z tego. Następne. Pan prokurator uważa, że, i tutaj bym się też pewnie zgodził z nim, za niedostatecznie uzasadniony należy uznać zarzut zawiadamiającego, iż konieczne było automatyczne korzystanie przez jednostki organizacyjne starostwa białogardzkiego z usług poradni medycyny pracy SPZO Szpitala Powiatowego w Białogardzie. To jest pominięciem innych podmiotów działających na rynku usług medycznych. Ja nie stawiałem tego jako zarzut, tylko taką informację przekazałem prokuratorowi jako fakt, nie dowód, ale jako fakt, wskazówkę, jakie było zainteresowanie Szpitalem Powiatowym w Białogardzie, to co powiedziałem wcześniej. Działająca przy Szpitalu Powiatowym w Białogardzie poradnia medycyny pracy przynosiła straty. Jak się o tym dowiedziałem, byłem zdziwiony bardzo mocno. No więc trochę popytałem, trochę podałem. I okazuje się, szanowni państwo, że przez 5 lat, bo o takim okresie mówimy, z 12 jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego w Białogardzie jedynie urząd podpisał umowę. Reszta, gdzie chciała, tam podpisywała. Siedzący pan Bagiński, jako kierownik urzędu miasta,
przez 5 lat nie podpisał ani jednej umowy z poradnią medycyny pracy. Z 30 jednostek organizacyjnych miasta 3, szanowni państwo, podpisały umowę i to jakieś niewielkie. Takie było zainteresowanie szpitalem powiatowym w Białogardzie. Oczywiście, że te umowy na pewno by szpitala nie postawiły na nogi. Byłyby jakieś pieniądze w szpitalu z tego tytułu, ale też świadczy to o zainteresowaniu. Członek Rady Społecznej Szpitala. Z kim podpisywano umowy? A na przykład z radnymi miejskimi. Może nie bezpośrednio. Ale były jednostki, które podpisywały umowy na usługi poradni medycyny pracy albo na badania pracownicze. Bezpośrednio z radnymi miejskimi, szanowni państwo. To jest zainteresowanie szpitalem. Od samego początku tak było. I myślę, że pan Hymna przez te 5 lat ma swoje zasługi, ale zasługi też i mają inni wcześniej jeszcze. Dzisiaj szanowna Rada podejmie decyzję, jaką będzie chciała. Ja powtarzam raz jeszcze. Zero zainteresowania, zero jakichkolwiek działań. Jedyne, co wysnuwano z jakichkolwiek opracowań, to tylko kierunek. Prywatyzacja, pozbyć się szpitala. Nie ma szpitala, starostą jestem. Bo po co będę się szarpał ze szpitalem? Zawsze później można powiedzieć, już mieliśmy przykłady takich wypowiedzi. To nie ja, to dializy teraz odpowiadają za opiekę medyczną powiatu. Ja jako starosta nie, no co, ja zrobiłem, ja przekazałem, dializy teraz rozliczajcie. Nieprawda, panie starosta. Zgodnie z ustawą odpowiada powiat. W jakiej formie będzie to robił, to jest zupełnie co innego. Szanowni państwo, żeby nie zanudzać, ja uważam, że wniosek był zasadny, choćby tylko i wyłącznie dlatego, że szpital to jest jedno, to co się działo do tej pory, powtarzam raz jeszcze, ukrywanie dokumentów przed radą, brak woli jakiejkolwiek współpracy, jakiejkolwiek, powtarzam, współpracy z radnymi, nawet ze swoimi. Myślę, że jeszcze będę głos zabierał, jeśli mi się uda. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Szanowni państwo, wznawiamy obrady. Poprosił pan przewodniczący komisji rewizyjnej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem się odnieść tutaj do wypowiedzi pana radnego Andrzeja Siwka jako członka komisji rewizyjnej w kwestii nieprzegłosowania, jakby wyjaśnienia czy motywów, tak, jakimi kierowała się komisja rewizyjna, opiniując wniosek o odwołanie starosty białogardzkiego. Ja chciałem podkreślić, że sama opinia, którą przedstawiłem na początku swojego wystąpienia, jest dosyć zwięzła w swojej treści i lakoniczna nawet. I to jest jakby dokument autonomiczny. Natomiast te motywy, z którymi zapoznałem szanowną Radę, one wynikają z przebiegu samej komisji rewizyjnej, dlatego że posiedzenia komisji rewizyjnej, które dotyczyło omawiania tych zarzutów przedstawionych przez radnych, trwała prawie 2,5 godziny. I te motywy po prostu odzwierciedlają sposób i sprawy rozpatrywane przez komisję rewizyjną. One nie są elementem opinii, tak, żeby tu nie traktować w ten sposób. Chciałem jeszcze tutaj również do pana wystąpienia, pana radnego. Rzeczywiście wielokrotnie pan Andrzej powtarzał, tak, o nieprawidłowości, zwracał uwagę na nieprawidłowości związane z zawieraniem umów przez dyrektora w zakresie tych stawek żywieniowych czy usług pralniczych. Ja to potwierdzam,
Rzeczywiście są to uchybienia oczywiste dla mnie, aczkolwiek one dotyczą nie odwołania starosty, nie dotyczą bezpośrednio pana starosty, tylko raczej sposobu zarządzania szpitalem. To jest jedno. I drugie, nawet te uchybienia zawinione, można powiedzieć, czy niezgodne z prawem, one nie miały jakby decydującego wpływu na sytuację finansową całego szpitala. I jeszcze ostatnia kwestia, którą podkreślał pan radny, to jest niepublikowanie rzeczywiście w Biuletynie Informacji Publicznych tych protokołów pokontrolnych. Faktem jest ten stan, czy ten fakt potwierdziła również komisja rewizyjna, ale nie dopatrzyliśmy się w tym fakcie jakby celowego działania starosty w celu ukrycia tych protokołów, dlatego że protokoły te w zasadzie były bardzo pozytywne dla działalności, opisujące działalność całego starostwa, w tym właśnie również prowadzenie gospodarki finansowej. Stąd raczej to jest uchybienie ze strony osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za publikację czy funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, bardzo proszę mnie zrozumieć. Ogłoszę też jeszcze chwilową przerwę z uwagi na to, że pan starosta udziela wywiadu, a temat dzisiejszej sesji dotyczy wyłącznie starosty, no i pośrednio oczywiście całego zarządu, dlatego nie chciałbym, aby wszystkie wypowiedzi odbywały się bez obecności starosty, nie? Proszę o cierpliwość, 5 czy 10 minut. I do tego czasu ogłaszam przerwę. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. Pan starosta już na sali obrad jest. Kontynuujemy temat dyskusji w sprawie złożonego wniosku. Proszę bardzo. Pan radny Żuk, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Ja pozwoliłem sobie z tego miejsca zabrać głos tylko dlatego, że jest to powaga sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jestem starym samorządowcem, widać po moich włosach, a do czynienia z samorządem terytorialnym mam od 1981 roku. Jeżeli coś Państwu mówi ta data, to dobrze wiecie, że w tamtym okresie funkcjonowały Rady Narodowe, gdzie radni niewiele mieli do powiedzenia i naprawdę nikt z mieszkańców za bardzo nawet nie wiedział, kto jest radnym w tamtym okresie. Taki był ustrój po prostu. Natomiast jestem od początku powstania samorządów terytorialnych w wersji tej nowej, tej, którą funkcjonuje do dziś. I pamiętam pierwszych radnych, którzy tak się zachłysnęli władzą, to były tak zwane komitety obywatelskie, że oni uznali, że nie ma prawa, które ustanawia Sejm, nie ma konstytucji, oni są wybrani przez naród i oni stanowią prawo. Ale to myśmy się wszyscy uczyli tego, tej samorządności, tego, co możemy zrobić i jak należy poszanować prawo. Powiem Państwu tak. Moje doświadczenie pracy w samorządzie jest dosyć duże. Pełniłem funkcję i radnego Rady Gminy, byłem sekretarzem gminy, byłem zastępcą wójta, byłem w ostatnim okresie pracy w samorządzie również i wójtem gminy Tychobo. Ale klimat, jaki obserwuję od jakiegoś czasu, jaki istnieje na sesjach, szczególnie miasta, bo to są już takie niemalże historyczne te sesje, gdzie mieszkańcy opowiadają sobie nawzajem, to teraz również i u nas w powiecie zrobił się taki mały teatrzyk. Czy mały? To nawet bym powiedział, że nie mały. To zaczyna przerastać chyba nas wszystkich. Ja się z tym nie chcę zgodzić. Ja jako stary samorządowiec, który patrzy na to ze złością. Powiem szczerze, zaczynam nabywać takiego wstrętu do pełnionej obecnej funkcji. To nie na tym ma polegać. Szanuję Państwa z opozycji wszystkich, bo wszystkich Państwa znam. Natomiast liderzy Państwa, którzy najczęściej zabierają głos,
robią to na zasadzie aktorów przed kamerą. Ja to tak odbieram i nie tylko ja, bo mieszkańcy mówią identycznie to samo. Jest to ciekawe, jest na co popatrzeć. Od lat zawsze była i będzie i powinna być opozycja w Radzie. Takie jest moje zdanie, tylko opozycja konstruktywna. Bardzo bym się cieszył, gdyby z ust pana jednego czy drugiego, pana Siwka czy pana Adama padła propozycja. Ja wiem, jak to zrobić. Słuchajcie, siądźmy, mam taki, taki pomysł. Krytykowanie jest najprostszą sprawą. Najprostszą, bo można zrobić z tego ferment, można komuś popsuć krew. Nie na tym to polega. Ja zdecydowałem się do pracy w tej Radzie, w tym organie powiatowym, po to tylko, żeby wspólnie rozwiązywać jakieś problemy. Wspólnie. Nie żebyśmy się przepychali, albo żeby mnie ktoś nazywał baranem, bo takie słowo padło z ust pana Siwka. Mało tego, to pan powiedział, że my nie podajemy panu ręki. Przepraszam, ja się witam zawsze z każdym. Pan kiedykolwiek nie wchodzi na tę salę, kiedy ja już jestem, pan nigdy się ze mną nie przywitał. Więc kto tu mówi o jakiejś kulturze osobistej? Zacznijmy od tego. Nie będę się ustosunkował do tego, co jest tematem dzisiejszego spotkania, bo uważam, że to jest wypadkowa tego, co się działo od początku tej kadencji. I apeluję do państwa o pewną rozwagę, o współpracę, bo do tego zostaliśmy wybrani i powołani przez społeczeństwo. Nie po to, żeby się tu przepychać i zdobywać głosy przed kamerami telewizji kablowej. Państwo namawialiście mnie w którymś momencie, wszystkich radnych zresztą z opozycji, żebyśmy wspólnie złożyli się na transmitowanie obrad z sesji powiatu. Jestem przeciwny temu, nie dlatego, że kamera nie powinna być, tylko po prostu ja uważam, że ja do moich wyborców muszę dotrzeć pieszo i dojechać samochodem, uczestniczyć w spotkaniach. Państwo macie ułatwione zadanie przed kamerami, nie musicie się nigdzie pokazywać, wystarczy jakaś tylko głos krytyki, który będzie posłuchany przez mieszkańców i zadecyduje potem o jakimś głosie w wyborach. To tyle moich uwag i apeluję do państwa naprawdę o rozwagę i o wspólne rozwiązywanie problemów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Żukowi. Szanowni radni, szanowni państwo, taki ten głos trzeźwości, spojrzenia na ogląd całej tej sytuacji, która już ma od początku kadencji tej piątej. Nie chciałbym dokładać oliwy do ognia, ale bardzo mile byłoby mi tymi słowami zakończyć dyskusję, ale tego nie wolno mi zrobić w tym momencie, na tym etapie. I to byłaby taka sentencja całego naszego dzisiejszego spotkania i kończąc je tajnym głosowaniem, które jest przewidziane. Niemniej jednak muszę wysłuchać państwa radnych i o pierwszy głos poprosił pan radny Połoczko. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja rok temu dokładnie na tej sali zacytowałem strategię rozwoju powiatu na lata 2015-2025. Powtórzę ją jeszcze raz, bo jeżeli nie dostaliśmy nowej, to ona jest aktualna. Za tą strategię w 2014 roku powiat wydał 40 tysięcy złotych. A więc moim zdaniem pieniądze zmarnowane i nikt się tym nie interesuje. Czy to będzie 40 tysięcy, czy 2 miliony. Najłatwiej szastać nie swoimi pieniędzmi. I tak, dla utrzymania efektywnego systemu opieki zdrowotnej na obszarze powiatu niezbędne jest stałe doposażenie szpitala powiatowego o nowoczesny sprzęt. W szpitalu powiatowym pracuje 72 lekarzy, co stanowi zabezpieczenie na 10 tysięcy mieszkańców na poziomie 12,2 przy średniej wojewódzkiej 22,1. 2015, 2014 spółka. Dalej jest szpital powiatowy. A więc dokument, ktoś sobie napisał, tak o, czytamy dalej. Bardzo dobrze, że jest pan wójt gminy Białogard na sali. Panie wójcie, nie wie pan, że na pana terenie z drugiej strony powiat charakteryzuje się bardzo małą ilością jezior. Większość jezior to małe, nieprzekraczające 5 hektarów akweny. Do największych zalicza się Jezioro Byszyńskie, które dysponuje 180 miejscami w domkach oraz 100 miejscami na polu namiotowym, a także jezioro rybackie. Strategia rozwoju powiatu. Panie wójcie, pan jest teraz naprawdę super, podatek jest kogo ściągnąć. Idziemy dalej, proszę państwa. Drogi powiatowe. Z perspektywy, tu będzie, to nie jest to, już jest.
porównanie diagnozy zawartej w poprzedniej strategii i stan obecnego wskazuje na dużą poprawę infrastruktury drogowej. I piszemy dalej. Sieć dróg powiatowych na prawie całej długości nie odpowiada wymaganiom stawianym drogom publicznym. Charakteryzują nieprawidłową geometrią, zbyt małą nośnością i niewystarczającą szerokością jezdni. Dalej w tej strategii czytamy, że ścieżki rowerowe, ścieżki motorowe w Białogardzie i w powiecie są naprawdę wszędzie. Idziemy na koniec tej strategii i szanowni państwo, jest taka tabliczka i to będzie teraz, myślę, że pan dyrektor dróg powiatowych się ucieszy. Przebudowa drogi Białogard-Podwilcze, odcinek 16,8 km, 17 milionów złotych. Przebudowa drogi Zaspy-Małe na odcinku 12,4, 12 milionów. Przebudowa drogi Karlino-Zwartowo 200 tysięcy. Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego, dalej szpitala, oddział przyjęć, części diagnostyczną i poradnię specjalistyczną, 20 milionów złotych. A na koniec budowa strzelnicy przy ulicy Świętego Alberta 410 tysięcy złotych. A więc moje pytanie, o co tu chodzi? Mamy pieniądze na wszystko. Panie starosto, jeżeli pan przez rok czasu nie był skłonny zmienić tej strategii powiatu, to moim zdaniem 40 tysięcy zostało następnie wyrzucone w błoto. I teraz pytanie jest do pana Żuka, radnego. Pan jest członkiem zarządu. No co pan zrobił w tej sprawie? Czy pan się zgadza z tym, że w Byszynie są domki, że jest pole namiotowe? Czy pan się zgadza, że powiat będzie stać na przebudowę tych ulic, tych dróg, 12, ogółem to jest ponad 92 miliony złotych? I pan mówi, że my się czepiamy. Może jesteśmy kiepskimi aktorami, ale lepiej być kiepskim aktorem niż szatniarzem we własnej grupie. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan starosta. W stosunku do wypowiedzi pana radnego Połboczko. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ja miałbym prośbę do pana Połboczki, żeby nie wprowadzać mieszkańców w błąd, bo to nie jest dokument obowiązujący. Państwu została wręczona ta strategia w momencie, kiedy była opracowana przez firmę. W tej chwili jest zmieniana z tego względu, że znalazły się tam pewne błędy w tej strategii. Ja proszę pana radnego, żeby pokazał uchwałę, na podstawie której ta strategia, o której tutaj pan mówi, jest przyjęta przez Radę Powiatu. Ona jeszcze nie została przyjęta. To jest projekt dokumentu. No niestety się stało. Panie radny, starosta, ja panu nie przerywałem. Wyjaśnia na zadane pytanie przez pana. Niestety stało się tak, że firma, która nam tą strategię opracowywała, wieloletni zasłużony dla również społeczności lokalnej i wojewódzkiej pan dr Zbigniew Zychowicz zmarł przedwcześnie i tutaj się pojawiły pewne problemy z firmą, która tą strategię w wyniku pewnego postępowania przygotowywała nam, ale już ten dokument jest w tej chwili dopracowany do aktualnej sytuacji, do tego, co się stało ze szpitalem przez ten ostatni rok, czyli wydzierżawienia i jest zweryfikowany dokument. Państwo wkrótce go dostaniecie i on będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu. Także to jest pewien projekt, który na tamtym etapie był przygotowany. Ja się cieszę, że po to rozdałem go radnym, żeby też się mogli odnieść do tego dokumentu, że te uwagi przyjęliśmy, one rzetelnie są poprawione, ale to nie jest powód do tego, żeby kpić sobie z tego projektu, bo powiem tak, no nie myli się ten, kto nic nie robi. Firma zewnętrzna, która na podstawie pewnych dokumentów i obecności tutaj na miejscu Instytut Rozwoju Regionalnego ze Szczecina opracowała ten dokument, również jest autorem strategii dla innych gmin powiatu białogardzkiego. Także proszę nie robić sobie z tego kpin, drwin i są pomyłki pewne w tym dokumencie. One zostały zweryfikowane, a dopiero jak będzie przyjęty on przez Wysoką Radę, będzie można mówić, że to jest strategia obowiązująca. To jest projekt dokumentu, który państwu rozdałem po to i również pozostałe samorządy powiatu białogardzkiego dostały, żeby można było się do tego odnieść. I te uwagi już do nas wróciły, są zweryfikowane przez firmę i prace nad tą strategią dobiegają już końca po tych zmianach, które przez ostatni rok się zadziały. Także proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd, bo to nie jest żaden obowiązujący dokument.
Proszę bardzo, pan radny Połboczko. Panie starosto, ja nikogo nie wprowadzam, tylko jeżeli się bierze dokument i na wstępie się pisze, opracowany dokument strategii poprzedzony został badaniem aktualnego stanu rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego. Został poddany konsultacjom społecznym. A więc jeżeli cokolwiek jest, to może być pomyłka co do ilości mieszkańców, bo wiadomo, że to jest, ale nie, że w Byszynie są domki letniskowe, że będziemy robili takie drogi, na których nas nie stać. Jeżeli były robione konsultacje, to tam mogą być pomyłki niewielkie, a to jest całkowicie do niczego ta tragedia. Proszę bardzo, ad vocem pan starosta. Ja bym wolał tą dyskusję poprowadzić na komisji, której pan jest przewodniczącym, i wyjaśnić sobie w szczegółach pewne, no czym jest strategia, jest jakimś pokazaniem pewnych kierunków rozwoju. Do strategii zostały wpisane wszystkie potrzeby powiatu białogardzkiego, bo wchodzimy w nową perspektywę finansowania ze środków z Unii Europejskiej i dlatego wszystkie zadania, które są do zrealizowania, są wpisane do strategii, żeby można było w razie czego na te zadania pozyskiwać środki i taką możliwość daje właśnie ten dokument. On jest tylko pewnym ukierunkowaniem działań, a nie jest powodem do tego, żeby drwić sobie z tego, że jakieś drogi tam są wpisane, bo jeżeli mamy potrzeby w inwestycjach drogowych, to warto je wszystkie ująć w strategii, tak żeby w momencie, kiedy będzie taka możliwość, można było pozyskać na nie środki. Pan radny Siwek, proszę bardzo. Jeszcze ja bym to ze słowo. Panie starosto, pan mnie źle zrozumiał, ja nie robię żadnej drwiny, tylko po prostu pokazuję, że przez rok czasu nic nie zostało zrobione. A jeżeli dalej jest opracowana strategia rozwoju i pan mówi, że się wpisuje inwestycje, które by były potrzebne w powiecie, to niech pan wpisze lotnisko przy szpitalu, na pewno by się przydało. I to nie jest żadna drwina, to będzie szybsze dostarczanie pacjentów do Koszalina, niż żeby po prostu straż pożarna jeździła na wypadki drogowe, czy udzielała pierwszej pomocy mieszkańcom. I drwinę to pan w tej chwili zaczyna robić, że pan odbija piłeczkę, bo pan zrobił bubla. I w tej chwili nie jest pan się w stanie przyznać, tak, pomyliliśmy się, 40 tysięcy w cieło, robimy nową. A nie pan mówi, że ja robię kabaret. Kabaretu ja nigdy nie robiłem na tej sali. Proszę bardzo, i ostatnie zdanie w tej sprawie, pan starosta. Szanowni państwo, w związku z tym, że zostałem niejako wywołany. Ja udzieliłem panu, panie radny, głosu. Teraz ma udzielony głos pan starosta i potem będzie pan radny Siwek. Proszę bardzo, pan starosta. Szanowni państwo, jeszcze raz powtarzam. Dokument, który państwo dostali, czy projekt dokumentu jest, podlega weryfikacji w tych samych środkach w ramach umowy, która została zawarta na jego opracowanie. Po tych zmianach, które przez rok zaistniały, jest zweryfikowane i wkrótce będzie przedmiotem obrad. Państwo dostaniecie prawidłowy dokument, do którego będzie załączony projekt uchwały i będziemy mogli na komisjach dyskutować również na sesji na temat zapisów w tym dokumencie. Dziękuję bardzo i pan radny Siwek, proszę bardzo. Otóż szanowni państwo, zostanie jako przez pana radnego Żuka wywołany do tablicy, jak to się mówi, z imienia i nazwiska, no więc chciałbym też się do tego ustosunkować w jakiś sposób. Otóż szanowny panie, jako grupa radnych, tak zwanych opozycyjnych, płacimy za nagranie sesji, żeby te nagrania trafiły, jak to się mówi tak popularnie, pod strzechy. Nie dlatego, że chcemy się lansować. Widzi pan, ja się nie lansuję, ja siedzę tyłem do kamery nawet, od samego początku sesji. Ja to powiedziałem już kiedyś, powtórzę raz jeszcze. Jeśli przyzwoitym zdrowiu dożyję do końca tej kadencji, to nie wiem, czy będzie mi się chciało cokolwiek chcieć później. Ale to jest mój prywatny pogląd, tylko i wyłącznie. Co do podawania ręki mojej kultury osobistej. Otóż, szanowny panie, to można sprawdzić na nagraniu sesji. Między innymi też temu to służy. Ja powiedziałem jasno i wyraźnie, że to, jak państwo traktujecie opozycję, nie pozwalacie się wypowiadać, zamykacie dyskusję, to powiedziałem wtedy, że jeśli nie macie dla nas szacunku, to ja państwa zwalniam z obowiązku podawania ręki. Nigdy nie powiedziałem, że komukolwiek nie podam ręki, choćby z tej prostej przyczyny, że szanuję każdego. Nawet, przepraszam, nikomu niczego nie mówiąc, jeśli to będzie zwykły robociarz. To by było jedno.
Szanowny Panie Radny Żuk, od członka zarządu powiatu, który tam staje na mównicy, to ja oczekiwałbym, żeby Pan się odniósł merytorycznie do tego, o czym my staramy się tutaj mówić. Chciałbym, żeby Pan się odniósł na przykład do tej nieszczęsnej ekspertyzy. Chciałbym, żeby Pan powiedział radnym, żeby Pan powiedział mieszkańcom, swoim wyborcom również, co z tej ekspertyzy zostało zrobione. Jakie zostały podjęte działania, jakie zostały przeprowadzone analizy, gdzie zmniejszono koszty, jeśli nie można było zmniejszyć, to dlaczego. To by mnie interesowało, taka wypowiedź. A to, co Pan powiedział przed chwileczką, to wydaje mi się, że raczej Panu zależy na lansowaniu się, a nie mnie. Dziękuję. Pan wicestarosta, proszę bardzo. Znaczy, Szanowni Państwo, ja chciałem tak jakby trochę uporządkować tą naszą dyskusję. No, już powiem dlaczego. Z tego, co się orientuję, wniosek dotyczy odwołania starosty. Starosta jest w tej kadencji. 90% zarzutów, które są wpisane w ten wniosek, jest z kadencji wcześniejszej, bądź dwie kadencje wcześniej. Ja nie umiem jakby oceniać, tak jak Państwo to robicie, z punktu widzenia historii. Ja jestem w stanie ocenić to wszystko z punktu widzenia półtora rocznej pracy w zarządzie powiatu. Chciałbym też od razu powiedzieć, że wniosek o odwołanie starosty jest jednoznaczny z odwołaniem, można powiedzieć kolokwialnie, zarządu powiatu. Dlatego chciałbym tutaj właśnie powiedzieć, jak z punktu widzenia mojego wygląda praca w zarządzie, jeśli chodzi o te półtora roku. Nie zgadzam się fundamentalnie ze słowami pana Andrzeja Siwka, jeśli chodzi o to, co wy żeście właściwie zrobili, bo ja chciałbym panu przedstawić mój pogląd polegający na tym, że szpital, który był na początku naszej kadencji, był szpital w bardzo już mocno opłakanym stanie. Mówiąc kolokwialnie, już można by było wieszać kłódki na tym szpitalu, ponieważ środków na wynagrodzenia w grudniu już nie było. Właściwie można było mówić, że na wynagrodzenia, na wierzytelności, ale tych środków nie było. I teraz proszę mi powiedzieć, jeżeli pan tak uważa, że to jest taki nic, znalezienie wyjścia z sytuacji polegającej na tym, że mamy finansowanie szpitala, który ma nieciekawy właściwie dla banków absolutnie o żadnej wartości majątek, ma długów 21 milionów i jest już spółką prawa handlowego, to proszę powiedzieć, jakie inne rozwiązanie, jak nie takie było. Nie potrafię, tak jak pan czy tam pana koledzy, tak łatwo oceniać tej sytuacji, bo półtora roczny wysiłek, jaki był wprowadzony w pracach tego zarządu, był, ja bym powiedział, faktycznie syzyfowy. I byliśmy wszędzie i jak tylko było możliwe, rozmawialiśmy ze wszystkimi, żeby poratować tą sytuację. I ja mówię, wypowiadam się z punktu widzenia półtora roku, półtora rocznej pracy. I na to są dokumenty, są delegacje, są pisma, są pisma z Banku Gospodarstwa Krajowego, są pisma z Narodowego Funduszu Zdrowia, są pisma do pani premier, są pisma do wszystkich. I wie pan, jak tak pan mówi, że to jest takie proste, bo można było zwolnić 100 osób i z tego by były 2 miliony, no to pewnie by były. Ja się z panem zgadzam, tylko pan cały czas zapominał o jednej ważnej kwestii, o kwestii inwestycji, która wisiała cały czas gdzieś w zanadrzu, którą trzeba było przeprowadzić. I opracowań, proszę pana, w tym roku, od początku tej kadencji, w te półtora roku, to były przynajmniej dwa zlecone na zewnątrz i te opracowania wszystkie mówiły jedno. Albo zmniejszamy działalność tego szpitala i zostawiamy ambulatoryjne takie leczenie, jeśli chodzi o pacjentów z chirurgii czy z oddziału wewnętrznego, a utrzymujemy rehabilitację, bądź wyszukujemy takiego partnera do prowadzenia dalej tego szpitala, który wesprze, zapewni funkcjonowanie i wtedy jakby ten temat pierwszy schodził nam z punktu widzenia. I my wykorzystaliśmy drugi wariant. I tutaj no nie można tak, wie pan, panie Andrzeju, ja mam ogromny szacunek do pana, ale nie można tak wypłycać jakby działalności. Ja celowo nie omawiam spraw wcześniejszych, bo ja nie czuję do tego delegacji, ja nie czuję się na siłach, żeby dyskutować z panem, co było 5 lat temu, 8, 10 czy 12. Ja wiem, jak jest teraz. I uwierzy mi pan, bo że na tą chwilę pracuje w tym szpitalu 370 osób. Wiem, że są dwa oddziały zamknięte, bo wszyscy to wiemy i do 1 czerwca zawieszone i do 1 czerwca będzie ta sytuacja trwała, chociaż my już wiemy jako członkowie zarządu, oczywiście tego jeszcze nie ma na piśmie, to żeby była jasność, ale że za chwilę ten problem się rozwiąże. Wiem, że są trudności z
karetkami pogotowia, to wszystko jest wiadome, tego nie trzeba nam wytykać, tylko musi pan wiedzieć, że to jest cały system. Wchodzi przedsiębiorca z zewnątrz, zrobił pewien błąd na samym początku, bo wprowadził człowieka, który bardzo restrykcyjnie chciał wprowadzać pewne rozwiązania takie strukturalne, że tak powiem, w tej działalności. No i to się napotkało z ogromnym oporem, a że szpital jest, w szpitalu pracują fachowcy, są to lekarze, którzy nie mają problemu z pracą, jest dla nich ogromna dowolność, czy oni chcą dzisiaj tu pracować, czy gdzie indziej, dla nich oferta jest szeroka i tu nie ma co dyskutować. I teraz walczą z tym problemem, tak? Nie mają lekarzy, szukają tych lekarzy, ja wiem, że szukają w promieniu 200 kilometrów, rozmowy trwają, jedni mówią od 1 czerwca, drudzy mówią od połowy maja, trzeci mówią od lipca, no ale kwestia jest zbudowania zespołu i z tym się teraz parają. I zamiast mieć zimną głowę w tym wszystkim, trzymać jakby rękę na pulsie, ale żeby jednak nie reagować nerwowo, to wykorzystujemy tą całą sytuację do złożenia. Ja też przypomnę sobie, że pan mówi, że to jest tylko góra, jakby wierzchołek góry lodowej, ale do złożenia wniosku, odwołanie starosty i zarządu. A ja się pana pytam właściwie, proszę tak zarzucić, co pan ma tak naprawdę do zarzucenia do działalności tego zarządu w tej kadencji? Ja pytam o ten zarząd i o tą kadencję. Mówimy o tym, że umowa nie jest pokazana. Jaką my mamy możliwość pokazania tej umowy, jak jedna i druga strona się nie chce zgodzić? Wie pan, ja jak mogę tą umowę, tak jak to ostatnio słyszałem od jednego z pseudodziennikarzy, na swoim Facebooku tą umowę pokażę, no to pokażcie, jak macie taką odwagę, bo ja takiej odwagi nie mam, żeby wbrew opinii jednej czy drugiej strony umowę uruchamiać do opinii publicznej. I ja się pytam, jak pan ocenia działalność tego półtora rocznego zarządu, kiedy mamy szpital z restrukturyzowanym długiem, z partnerem po stronie państwowej agencji i z partnerem, który no sam powiedział, może nieudolnie zaczął, ale ja myślę, że to jest kwestia czasu, jest piątym podmiotem działającym na rynku medycznym w Polsce. Nie wiem, ja więcej się nie odezwę na ten temat, bo ja jakby z mojej strony to jest wszystko, co mogę powiedzieć. A jeszcze jedno powiem. Sytuacja związków zawodowych i ostatnie pikiety. Jak ktoś ma na tyle, jest na tyle bezczelny, żeby w centrum miasta krzyczeć od imienia nazwiska i zarzucać, wyjść przed urząd, no tak jest taki odważny, to dlaczego do mnie nie przyjdzie? Tylko co? Oczekiwał jakiegoś linczu publicznego, gdzie związki zawodowe przyszły tak naprawdę do walczyć o swoje prawa związkowe. Szanowni panowie i panie, nie tędy droga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Siwek. No tu, szanowni państwo, znowu zostałem wywołany do tablicy niejako, żeby sprostować to, co pan powiedział. No ja nie krzyczałem, żeby pan wyszedł na Plac Wolności. No to wdzięczny byłbym, jakby pan to, że tak powiem, sprecyzował. No tu, szanowny panie wicestarosto, Piotrze Pakuszto. Wie pan, nie wiem, jak to spuentować trochę. Ja mówię o tym, co się wydarzyło. Pan mówi już o skutkach i ewentualnie likwidacji tych skutków. Tylko my mówimy i mówiliśmy o tym, jak do tego doszło. To, co powiedziałem. Od członka zarządu powiatu chciałbym stamtąd usłyszeć, co zrobiono. Na przykład w tej sprawie nieszczęsnej ekspertyzy. Podjęto takie działania, nie udało się, nie wyszło. Wie pan, nigdy się nie ocenia tak, że wczoraj zrobiłeś dobrze, przez wczoraj zrobiłeś źle. Jest to tak zwany całokształt. To, co powiedziałem wcześniej, powtarzam już nie będę, bo to nie ma sensu, się okazuje. Kwiaty w jedno. I chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, jak do tego doszło. Kto, gdzie, w którym momencie do tego dopuścił. I uważam, że za to, co się stało w poprzedniej kadencji, za sytuację szpitala, odpowiada siedzący koło obok pana, pan Tomasz Hynda, starosta białogardzki. W związku z tym, że mając nie to, że nakaz jakikolwiek, wskazówki ludzi, powiedzmy, którzy no, prawdopodobnie opracowujący tę ekspertyzę, prawdopodobnie mieli o tym jakieś pojęcie, pokazywali, przepraszam za takie określenie, niemalże palcem. Idźcie w tą stronę, sprawdźcie to, zobaczcie tam. Co zrobiono? To, co powiedziałem. Jeden, jedyny wniosek. Prywatyzacja. Pozbyć się, żeby nie mieć problemu.
Już kończę, Szanowni Państwo. Na komisji rewizyjnej, o której tutaj Pan Nowak mówił, z ust Pana Starosty padło takie stwierdzenie, może nie powtórzę dosłownie. Zarząd ma prawo, czy Pan Starosta ma prawo do podejmowania decyzji, władza ma prawo do podejmowania decyzji, bo kiedyś też słyszałem takie określenie. Tak, władza ma prawo do podejmowania decyzji, po to jest wybrana. Tylko władza powinna pamiętać o tym, że nie podejmuje decyzji na własny rachunek, za własne pieniądze, tylko podejmuje decyzje dotyczące mieszkańców powiatu. Powtarzam raz jeszcze, 48 tysięcy mieszkańców. Podejmuje decyzje za publiczne pieniądze, bo rządzi tymi pieniędzmi publicznymi. Nawiasem mówiąc, kiedyś powiedziałem, że niektórzy traktują, powiedzmy, to rządzenie jak własny folwark. Gdyby tak powiedzieć, to byłby wyszukany komplement i totalna nieprawda, bo nikt własnym groszem by tak nie rządził. Każdy własny grosz ogląda. Wracając do tego, o czym zacząłem. Władza ma prawo do decyzji. Ma. Myślę, że każdy logicznie rozsądny, myślący człowiek się z tym zgodzi. Władza ma prawo do ryzyka, tak jak to powiedział pan Tomasz Hynda na ostatniej komisji. Tak. Ma prawo do ryzyka. Tylko to ryzyko, jak mówią mądrzy ludzie, powinno być na tyle skalkulowane, żeby wiadomo było ewentualnie, jakie będą skutki, jeśli zamiar ryzykowny się nie uda. To tak jak w tym sketchu było. Ile trzeba mieć, w razie się straci. Tak samo i tutaj. Ale nikt, Szanowni Państwo, nikt, powtarzam raz jeszcze, nie zgodzi się na to, żeby władza, mając jakiekolwiek wskazówki w tym kierunku, nie zrobiła nic. Powtórzę to raz jeszcze. Nic, dosłownie nic. Czy przejrzano zatrudnienie, przejrzano wydatki, przejrzano inne wskaźniki w szpitalu w latach ubiegłych? Dzisiaj Pan mówi, że zrobiliście to czy tamto. Tylko to jest, że tak powiem, Szanowny Panie, nie wiem jak to określić, tonący brzytwy się chwyta. Stało się tak, jak się stało. Sukces możliwy. To, co powiedziałem wcześniej. Szpitala nie mamy na 30 lat. Jak się ten szpital będzie sprawował dalej? Po 30 latach ja go na pewno nie będę oglądał, bo mnie nie będzie już. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Wasiak, proszę bardzo. Dzień dobry. Miałem się tam przejść do mównicy, ale myślę, że z miejsca. Szanowni Państwo, tak słucham, przysłuchuję się wypowiedziom. Analizuję. I tak widzę, że dużo w tych wypowiedziach jakiejś takiej agresji słownej, nie wiem, emocji, osobistych wycieczek, a mało, że tak powiem, takich istotnych, merytorycznych informacji. Podstawą, że tak powiem, złożenia wniosku była sytuacja szpitala i brak analizy tego dokumentu, o którym mówi kolega Siwek. Komisja rewizyjna zajmowała się 2,5 godziny, jak przewodniczący powiedział, tą sprawą. Zapoznała się, rozumiem, z ekspertyzą, z obowiązującym prawem, teraz, poprzednio, zbadała stan faktyczny, wypracowała opinię. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo ja bym, nie wiem, 3-5 posiedzeń zrobił, jeżeli to jest sprawa takiej wagi, jak odwołanie starosty i sytuacja w szpitalu. Bo sytuację w szpitalu analizowano i na posiedzeniach rady, i analizował zarząd, i powoływany był specjalny zespół, który zajmował się sytuacją szpitalu, była rada społeczna. Przez te lata to wszystko się działo. A Państwo teraz przez 2,5 godziny wypracowali stanowisko. Nie wiem, czy czytali Państwo tę analizę tak dogłębnie, bo mówicie o tych oszczędnościach, że dyrektor robił nadlimity. No bo padło takie stwierdzenie, no każdy z tych dyrektorów wykonywał nadlimity z nadzieją, że dostanie pieniądze. Co wcale nie było gwarantem, że on otrzyma te pieniądze, ale te nadlimity generowały koszty. Te koszty pogłębiały dług. To nie było działanie, które było rekomendowane przez tę analizę. Tam są propozycje rozwiązań konkretnych i tam nie ma. Róbcie nadlimity, zwiększajcie. Po pierwsze, opracowanie planu naprawczego. Po drugie, bieżąca cykliczna analiza działań poszczególnych komórek. To znaczy, tu jest jeszcze coś, analiza wskaźnikowa i tak dalej. Ja mówię tak dla siebie, co jest tam ważne. Analiza działań i ich kosztów. Analiza kosztów sprzątania, to już takie konkretne były, co trzeba zrobić. Tu była mowa o lekach. 460 tysięcy leki zmarnowane w aptece i na oddziałach. No tu powinniście się zająć, co dyrektor tutaj zrobił.
na przykład, jak to dalej szło? Optymalizacja kosztów wynagrodzeń, zwiększenie efektywności pracy. To, co słyszałem, że zamknięto dwa oddziały i dyrektor musiał dać takie wynagrodzenie wysokie, no nie wiem, 3 razy wyższe, 2 razy wyższe, żeby te oddziały uruchomić, no nie wiem, dyrektor miał analizować, szukać, poszukiwać na rynku pracy, to nie chodziło o to, żeby od razu zwiększyć koszty, nie wiem, 3 razy, bo to miało takie przełożenie. Podwójne, potrójne zwiększenie kosztów. Dlatego się dziwię, że to, co starosta mówił, było analizowane, zlecili to opracowanie i tak jak kolega Siwek mówi, zostało to bez echa, jak gdyby. No niestety, no taka jest prawda, może to jest, brzmi śmiesznie. Nie wiem, interpretacja faktów jest różna, ale to są fakty. Jestem radnym od 3 kadencji, panie wicestarosto, także obserwuję tę sytuację. Wiem, jak powstawała poprzednia spółka, znaczy spółka, która istnieje, tak? Wiem, jak postawiono nas tutaj przed dylematem, że my z Platformy, wy z opozycji, wy jesteście za tym, żeby zlikwidować szpital, tak? Bo nie chcecie przekształcić go w spółkę. Tyle, że zanim do tego doszło, to przedstawiono nas przed faktem dokonanym. Albo taką uchwałę się podejmuje, albo szpital upada, tak? Bo starostwo nie miało na spłatę długów. Tylko dlaczego do tego doszło, no? Ja akurat się wstrzymałem, nie chciałem być przeciw, bo mówię, może to pomoże. W tej analizie, którą opracowano, kolega właśnie Siwek mówi, że ona właśnie zmierza do przekształcenia szpitala w spółkę. No niekoniecznie, bo tak jak są te rekomendacje dla dyrektora szpitala, fakt, że tam od razu mówiono, żeby wskaźniki zrobić, bo można będzie przekształcić spółkę w zaleceniach. To jest punkt drugi, który mówiłem, że nie był taki ważny dla mnie, to jest dokonanie analizy wskaźnikowej. Cytuję, analiza jest wymagana w celu skorzystania w przyszłości z możliwości ustawowych przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Ale w rekomendacjach dla dyrektora i dla starosty, który to zlecił, jest napisane, że jednocześnie przekształcenie szpitala w spółkę musi być decyzją odpowiedzialną. Samo przekształcenie, cytuję dalej, szpitala w spółkę bez zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych, czyli te, które były w zaleceniach, które nie zostały wykonane, mających na celu obniżenie kosztów działania, nie spowoduje poprawy sytuacji finansowej i jest duże prawdopodobieństwo, że niedługo po komercjalizacji długi szpitala zaczną rosnąć. Spółka 15 milionów, teraz 21 milionów. Było to jasne? Było jasne. No normalnie, robimy tak, będą rosnąć. Zdajemy sobie z tego sprawę. Co piszą dalej? Dlatego też jednym z najistotniejszych z punktu widzenia prawa gospodarczego skutków komercjalizacji szpitala jest uzyskanie przez niego zdolności upadłościowej. A w przypadku upadłości układowej istnieje możliwość odłużenia szpitala i restrukturyzacji. Rozumiem, że robimy spółkę, jak coś się nie uda, to upadnie, no to chociaż długów nie będziemy mieli, tak? No nie wiem, tak to miało działać? Ja jakoś tak nie wyobrażam sobie. Ja w momencie, zanim przekształcono spółkę, nie widziałem tego dokumentu, nie zdawałem sobie sprawy, że taki dokument nawet istnieje. To jest mowa o tym, że pan starosta, zarząd, nie wiem, nie przekazuje pełnej informacji Radzie Powiatu. Tak samo informacje ze szpitala od dyrektora, od prezesa. Zawsze są niepełne, zawsze są po terminie. Robiliśmy wcześniej sesję nadzwyczajną, o której mówiliśmy, chcieliśmy zrobić przerwę. Dzień wcześniej też była sesja, pan starosta wiedział, że dyrektora, pana prezesa nie będzie. Mimo to nie poinformował nas o tym, po co się spotykaliśmy. Mogliśmy od razu przełożyć termin na poniedziałkowej sesji. Po co wtedy przyjeżdżaliśmy, żeby się dowiedzieć, że nie ma nikogo, kto mógłby nam odpowiedzieć na te pytania. To jest takie traktowanie nas, uważam, tak w sposób, no dobra, każdy niech się zastanowi, jaki to jest sposób traktowania. Także panie starosto, nie wiem, pan cały czas mówi o tym, że system 30 milionów. No ja to wszystko słyszałem, ja to słyszę, nie wiem, trzecią kadencję. Pan cały czas jest, twierdzi, że to jest ciężko, jest bryndza finansowa i tak dalej. Nie wiem, jeżeli jest tak ciężko, jeżeli nie dajecie sobie rady, przecież nie trzeba być starostą, nie trzeba ponosić takiej odpowiedzialności, nosić tego brzemienia. Może ktoś inny to zacznie robić. Proszę się też zastanowić nad tym. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Kołacki. Szanowni Państwo, przysłuchuję się od początku z uwagą. Nie próbuję czarować, jak to zarzuca nam pan Żuk.
Panie Żuka, ile razy pan zajął jakieś stanowisko, jakąś opinię wygłosił pan tutaj jako członek zarządu na tej sesji, na tych sesjach? Ja sobie nie przypominam. Są tacy tutaj na tej sali radni, którzy nie odezwali się ani razu. Nie będę wskazywał palcami, bo lepiej siedzieć, brać dietę, nie mieć problemów, tylko rękę podnosić, kiedy trzeba. Nikt nie będzie mówił: Wojtek, co robisz? Nie radny do rzeczy. To jest jedna z tych elementów do rzeczy, chociaż nie czytam do rzeczy. Szanowni Państwo, my tutaj dywagujemy o pewnych sytuacjach. Ktoś komuś ręki nie chciał podać i tak dalej. Popatrzmy, jak funkcjonuje ta rada. Mieszkańcy to widzą, jak funkcjonuje ta rada, i widzą to dzięki nam, osobom, które zaproponowały wszystkim finansowanie tych sesji, nie tylko zawłaszczając sobie do tego prawo. Tak, proponowaliśmy wszystkim. Nie chcieliście, bo lepiej, jak się to dzieje. Tak jak mówił pan przewodniczący, bo panie radny, kiedyś... nie chcemy słyszeć informacji o telewizji kablowej. Jesteśmy w temacie. No, wprowadzenie do pytania mogę dokonać. Ale prawda? Proszę merytorycznie odnosić merytorycznie się do tematu. Przewodniczący Budzyła na początku naszej kadencji powiedział: poprzedni radni tyle nie pytali. Nie pytali. Może, nie, może po prostu nie mieli tego w swojej naturze. Natomiast my pytamy. My będziemy pytać. Mówiliście na początku kadencji, będziecie jazdę robić. To proszę mi to powiedzieć, kto tak powiedział, i udowodnić te słowa, bo rzuca pan teraz jakieś bezpodstawne oskarżenia, nie mając poparcia na to, ale to jest taka pana rola tutaj. Próbować gasić nasze wypowiedzi. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy wypowiadają się radni powiatowi z opozycji tak zwanej, pan zawsze przeszkadza, wchodzi słowo, to kiedy to robi druga strona, pan nigdy nie zwraca uwagi na to. Ja przepraszam, że panu jeszcze raz tylko przerwę, proszę bardzo. Ale przewodniczący zgodnie z statutem ma w każdej chwili, o każdej porze zabrać głos w obradach sesji. To jest jedyne jego uprawnienie, czego nie mają radni. Bez zgody przewodniczącego. Proszę kontynuować. To czego pan tego prawa używa w stosunku tylko do radnych opozycji, panie przewodniczący? Dobrze, dziękuję. Nie musi mi pan odpowiadać, bo już wszyscy wiemy. Odnosimy się generalnie do zarzutów, które przedstawiliśmy na piśmie. I słyszymy, co słyszymy? Dlaczego pan, panie starosto, nie przyjmie tego jako szef tego zarządu, tej odpowiedzialności? Będąc starostą, reprezentując organ zarządzający, pan zwala odpowiedzialność na dyrektora poprzedniego szpitala, później prezesa, na kierujących jednostkami oświatowymi odnośnie subwencji. Tak w drodze riposty, panie Nowak, te decyzje faktycznie za 2011 jeszcze nie jest ostateczna, ale za 2009 i 10 mamy tutaj takowe, i to jest kwota 3 milionów, czyli jeszcze dochodzą 2, czyli jest 5 milionów 100 do ewentualnego zwrotu, jeżeli tak zadecyduje sąd w postępowaniu odwoławczym. Panie starosto, kiedy pan się ostatni raz spotkał z mieszkańcami, ale z mieszkańcami ogólnie mówiąc, nie tylko ze swoim kręgiem znajomych, czy też osób, które podzielają pana spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. My się spotykamy z różnymi ludźmi. I proszę mi uwierzyć, ci ludzie twierdzą, że pan nie powinien już być starostą. Czy pan się spotkał z takimi opiniami, które podważały pana funkcjonowanie już jako starosty? My to słyszymy na co dzień. To nieprawda, że my chodzimy i kogoś namawiamy i tak dalej. My rozmawiamy z ludźmi. My przedstawiamy publicznie, jak pan zdążył to zauważyć, nasze opinie. Ludzie już pana nie chcą. Nikt już nie uwierzy. Wydaje mi się, że pan Adam radny Kołacki i jeszcze paru innych radnych tylko. I niewielu kolegów czy koleżanek. To jest opinia moja osobista. Ja w ramach pytania to kontynuuję, panie przewodniczący, więc nie wiem, czy pan zauważył tą zbieżność, że ja mówię w ramach pytania do pana starosty. Czy on to zauważył, że utracił w naszej opinii już wśród większości mieszkańców jak gdyby wiarygodność jako starosta? Pan mówi, że wszystko jest okej, że
szpital funkcjonuje, jak jest wszystko ok, kiedy przyjeżdża wóz ratowniczo-gaśniczy do kobiety leżącej na ulicy. To jest ok? Ja wiem, że to jest ok, bo... Ale w tej sprawie się wypowiada pan radny Siwek. Ale czemu pan mi pytanie przerywa? Pan nie obroni tego mojej wypowiedzi, nie jest pan w stanie teraz nam zamknąć ust. Przyjmijmy to z pokorą. Doskonale wiemy, że panowie będą się bronić. Okopaliście się tu od 20 lat. Nie dziwię się panu Pakuszto, który dzisiaj jest wicestarostą. Wcześniej nie wiem, co robił. A jakie doświadczenie pan miał w zarządzaniu, albo w zarządzaniu służbą zdrowia, że na przykład pan dzisiaj uważa, że to tylko pana zasługa jest, bo taką opinię ja słyszę na mieście odnośnie sytuacji szpitala? Pan radny skończy, będziemy odpowiadać, ale przestrzegam, nie jest to komisja śledcza. Nie jest to komisja śledcza. Przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego krytykowane było przez radnych opozycji poprzedniej kadencji z uwagi na to, że przewidzieli prawdopodobne następstwa, które dzisiaj wychodzą, tak? Przeciwni byli również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pan Strzałkowski, pan Hoc, prominentni przedstawiciele tej partii w naszym regionie. Członkiem, który przypominam, pan starosta też był. Dzisiaj radykalnie o 180 stopni zmienił spojrzenie i dziwię się, że jako członek PSL-u, czyli koalicjant Platformy, tak bardzo nas tutaj próbuje zdeptać za naszą przynależność partyjną. No, koalicjantowi to chyba nie wypada. Ale jeżeli pan zmienił o 180 stopni poglądy, to może pan to różnie odbierać. Jeszcze raz. Przygotowałem do pana 17 pytań, ale słucham tego, co tutaj się dzieje i widzę, że to nie ma najmniejszego sensu, bo to nie pan, pan nie jest odpowiedzialny, to są odpowiedzialni wszyscy inni. Natomiast my uważamy, że pan, będąc przedstawicielem organu zarządzającego, odpowiada za to wszystko, co się dzieje, za te rzeczy negatywne, może są też i dobre, bo tego panu nie odbieram, jeżeli są, nie słyszałem o nich. Także, panie starosto, czas się poddać weryfikacji. Dzisiaj to będzie taki wstęp, wydaje mi się, ale weryfikacja nastąpi najpewniej za 2 lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie radny Potrzebowski. Też kilka słów komentarza, ponieważ przysłuchuję się tej dyskusji dosyć żywej i takiej emocjonalnej i jako lekarz przede wszystkim mówię w tej chwili, jako osoba, która jest związana ze służbą zdrowia, przepracowała w tym szpitalu długie lata i w tej chwili też z racji zawodowych obowiązków zajmuje się ratownictwem medycznym, czyli tą rzeczą, która jest tak istotna w tej chwili, kiedy 2 oddziały nie funkcjonują i tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest, kiedy te oddziały będą spełniały swoją funkcję, bo dalsza taka sytuacja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa pacjentów naszego powiatu. To, że przyjeżdża wóz strażacki, ja już to tłumaczyłem, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo takie są procedury w niektórych krajach zachodnich, to straż się zajmuje właśnie ratownictwem, ale to też jak gdyby nie jest powód. Tylko że to też nie jest sytuacja, która powinna mieć miejsce, bo od tego są karetki, które pomagają, które ratują życie chorych. I niestety, proszę państwa, w miesiącu kwietniu te karetki wyjeżdżały do ościennych szpitali 120 razy, gdzie normalnie około 30, czyli 4 razy więcej tych transportów niektórych z bezpośrednim zagrożeniem życia było tak wiele. I to jest ten problem, który mnie najbardziej tutaj niepokoi, kiedy ten szpital będzie funkcjonował. Nie jest dobrze, jeżeli zwalnia się w szpitalu pielęgniarki, bo przecież słyszymy, że pielęgniarki się zatrudnia, bo pielęgniarek brakuje. Zwolniona pielęgniarka nigdy nie przyjdzie do tego szpitala, ponieważ znajdzie sobie lepsze miejsce pracy, a płace w szpitalu w Białogardzie należały i należą chyba do najniższych w województwie. Tutaj jako członek zarządu rzeczywiście czasami mam różne dylematy i
i różnego rodzaju wątpliwości. Chciałbym tylko przypomnieć, bo tu tutaj wracamy do tej historycznej rzeczy, tych decyzji, które były kilka lat temu. I w tych decyzjach Państwo, ja już to kiedyś mówiłem, uczestniczyliście, wszyscy byliście udziałowcami, tak, w tej czy w innej, w ten czy w inny sposób. Część głosowała za, część głosowała przeciw. I to jest ta odpowiedzialność, bo ta odpowiedzialność istnieje, jest ciągłość władzy. Natomiast dla mnie w tej chwili najważniejszą sytuacją jest to, co nas dotyka w tej chwili, czyli funkcjonowanie tego szpitala, ponieważ w tej sytuacji, jaka istnieje, dalsze bezpieczeństwo naszych pacjentów jest zagrożone. Bardzo się cieszę, że po tym moim ostatnim wystąpieniu jest taki odzew, że tych wezwań jest mniej, że pacjenci, że rodziny, że osoby, które prosiłem o rozpropagowanie tych informacji dotyczących właśnie pogotowia są, zostały jak gdyby przekazane i ludzie zastanawiają się, pacjenci, co robić. Jest pomoc doraźna, są lekarze rodzinni, którzy też myślę, że powinni się bardziej włączyć w tą naszą całą sytuację, bo sytuacja nie jest dobra i głosy, że to będzie 2 czerwca czy 1 czerwca, wydaje się, że to jest troszeczkę późno i może być różnie. Natomiast najważniejszą rzeczą, tak jak powtarzam, jest funkcjonowanie tego szpitala w taki sposób, aby móc zapewnić pomoc naszym pacjentom. Nie jest też prawdą, co mówi się gdzieś tam w mediach, że szpitale ościenne są zainteresowane likwidacją szpitala w Białogardzie. To nie jest prawda, ponieważ tych pacjentów jest tak dużo, że już w tej chwili otrzymujemy sygnały, że jest problem w tamtych szpitalach. Dlatego też uważam, że tutaj nie ma jakichś takich, że tak powiem, taki wniosek jest nieuprawniony. Natomiast problem jest niestety, aby ten szpital jak najszybciej zaczął funkcjonować normalnie. I o tym powinniśmy przede wszystkim teraz dyskutować. Trochę żałuję, że ten dialog z Centrum Dializa jest taki bardzo, że tak powiem, płytki, ponieważ nie ma tutaj przedstawiciela, nie mamy my jako nawet zarząd przełożenia na to, co się dzieje w tej spółce, a te informacje są dosyć istotne dla nas, jak to będzie wyglądało, ponieważ no niestety, ale ta spółka jest teraz, jak gdyby organizuje nam służbę zdrowia w powiecie i chcielibyśmy, aby ten przepływ informacji był większy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy będą jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę. A zatem, Szanowni Państwo, przerwę może 10 minut przed aktem. Dobrze. A kto tak zgłosił taki wniosek? Jest wola taka, ja też mogę być za. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym musimy wybrać komisję skrutacyjną, bo głosowanie będzie odbywać się tajne. I w tym celu musimy ustalić stan ilościowy komisji. Jestem za tym, żeby komisja pracowała w 3-osobowym składzie. Czy może są jakieś inne propozycje? W takim układzie przegłosujemy. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby był skład komisji 3-osobowy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam. Przeciw? Wstrzymałem się. Stwierdzam, że większością głosów przy jednym wstrzymującym się. A zatem zgłaszamy kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Pan radny Kołacki zgłasza. Zgłaszam pana radnego Andrzeja Siwka. Czy pan radny Siwek wyraża zgodę? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Zgłaszam pana radnego Andrzeja Nowaka. Czy pan radny Andrzej Nowak wyraża zgodę? Dziękuję. I proszę, Żuk pierwszy był. Pierwszy pan? No proszę bardzo, pan radny Połboczko. Czy pan radny wyraża zgodę? Wyrażam. I teraz, skoro mam wytypowanych propozycji radnych do pracy komisji skrutacyjnej, musimy przegłosować komisję, która została zgłoszona. Proszę. Jeszcze inne propozycje do rady.
Proszę bardzo, pan radny Żuk. Nie, no, no, listy nie zamykamy. To jest ważny element. Jerzy Bartman. Czy pan radny wyraża zgodę? I proszę bardzo, pan radny. Lik i pani radna Anna Kończ. Czy pani Beata Pawlik wyraża zgodę? Czy pani radna? No to mamy już rozwiązany problem, czyli mamy podanych 5 kandydatur. Musimy głosować imiennie, tak panie mecenasie? Ja tutaj widzę potrzebę 2 głosowań, ponieważ jest 5 kandydatów, to najpierw należałoby określić liczbę członków komisji, a następnie 3, tak? Aha, rozumiem. No to każdy z kandydatów musi być głosowany oddzielnie, oczywiście, że tak. Jeżeli 3 kandydatów uzyska większość głosów, wówczas pozostałe kandydatury są bezprzedmiotowe. Kto z państwa radnych jest? Słucham. Panie przewodniczący, może zróbmy inaczej. Jeżeli jest 5, to lepiej przegłosować, żeby komisja składała się z 5 osób i przecież oni się dogadają. Pójdą, policzą, wrócą i to będzie najbardziej uczciwe. Bo w tej chwili takie głosowanie, czy ten będzie, czy nie ten. Jest 5 osób, jest zgoda. Przecież tam nikt nie idzie po to, żeby ktoś kogoś oszukiwał, tylko policzą głos i przyjdą. Myślę, że jak 5 osób, to będzie jeszcze bardziej to uczciwe. Przejrzyście. Zgoda jak najbardziej. Panie mecenasie. Ale tak czy owak głosowanie musi się odbyć, ponieważ nie możecie państwo głosować drogą wszystkich 5 kandydatów, ponieważ owszem, ale tak czy owak, nawet jeżeli będzie komisja 5-osobowa, to każda kandydatura musi być głosowana oddzielnie. Nie, razem nie możemy? Nie. Całą komisję głosowaliśmy. Zgłoszoną jako kandydatów. Nie, nie zmieniło się ani orzecznictwo, ani moje stanowisko. Zawsze miałem takie samo stanowisko, natomiast jeżeli się zdarzyły w przeszłości takie głosowania dotyczące komisji skrutacyjnej, to wynikało to po prostu z tego, że nie chciałem przerywać już obrad, natomiast w tej chwili przypominam, że powinno być głosowane indywidualnie i powinna być głosowana indywidualnie każda kandydatura. Szanowny radny, panie radny, nie uzyskał pan głosu. Tak, tak. Mamy przegłosowaną ilość składów komisji skrutacyjnej, 3-osobowej. I teraz to jest już ważne. I niestety padł wniosek pana radnego Połboczki. Musimy teraz przegłosować, czy wycofujemy. To znaczy jest propozycja. Panie mecenasie, jak zrobić? Jeżeli jest wniosek formalny o zmianę liczebności komisji skrutacyjnej, to trzeba ten wniosek poddać pod głosowanie. Jeżeli ten wniosek zostanie przez większość Rady uwzględniony, wówczas głosujcie państwo pojedyncze kandydatury. Dobrze. Kto z państwa radnych jest za tym, aby komisja skrutacyjna powiększyć z 3 do 5 członków? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem przechodzimy do innego głosowania. Kto z państwa radnych jest za tym, żeby pan radny Andrzej Siwek uczestniczył w pracach w komisji skrutacyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, dwóch. Za jest 15, 2 wstrzymujących się, a zatem pan radny będzie uczestniczył w komisjach pracy. I kto jest państwa za tym, żeby pan radny Andrzej Nowak uczestniczył w pracach komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że akceptacja pełna. I trzecia osoba to jest
Kto? Adam. Pan radny Adam Komacki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 2 wstrzymujących się, a zatem 3, który? Ktoś? Aha, przepraszam panie Adamie. Stwierdzam, że również pan radny Adam Kołacki będzie brał udział w pracach komisji i pan Jerzy Bartman, radny. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie. I pani radna Beata Pawlik, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że 16 za przy jednym wstrzymującym się, a zatem mamy wybraną komisję i stwierdzam, że... Głosujemy teraz nad całością? Nie. Nie. Że wybraliśmy komisję skrutacyjną w składzie. Pan radny Andrzej Siwek, pan Andrzej Nowak, pan Adam Kołacki, pan Jerzy Bartman i pani radna Beata Pawlik. Zapraszam może komisję skrutacyjną wybraną do przygotowania kart i przeprowadzenia wyborów. Jednocześnie przypominam, że spośród członków komisji musicie wybrać przewodniczącego komisji. I ogłaszam przerwę do czasu powrotu komisji skrutacyjnej. Wznawiamy obrady i oddaję głos przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałem podziękować komisji skrutacyjnej, która jednogłośnie obdarzyła mnie zaufaniem w tak doniosłej chwili. Szanowną komisję poproszę o pokazanie urny. I szanowna komisja będzie uprzejma teraz tą urnę zamknąć, oplombować. Szanowni Państwo, będziemy głosowali na kartach do głosowania zatytułowanych Karta do głosowania w sprawie głosowania tajnego o odwołanie pana Tomasza Hynda z funkcji starosty białogardzkiego w dniu 4 maja 2016 roku. Głosowanie odbywa się poprzez, czytam co pisze na karcie, głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce jestem za odwołaniem lub jestem przeciw odwołaniu lub wstrzymuję się od głosu. Postawienie znaku X poza kratką, postawienie innego znaku niż znak X, postawienie znaku X więcej niż w jednej kratce powoduje nieważność głosu. Na karcie, tak jak powiedziałem, są trzy pozycje. Jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się od głosu. Szanowni Państwo, będziemy głosowali w sposób taki, który głosującemu zapewni, tak powiem, anonimowość i nie pozwoli osobom postronnym zaglądać przez ramię, co głosujący skreślił. Jak Państwo widzicie, w rogu sali stoi stolik, jest krzesło, jest długopis. Radnych obecnych na sali będę wyczytywał po kolei. Radny podejdzie, otrzyma kartę do głosowania, usiądzie przy stoliku, gdzie w sposób, powtarzam raz jeszcze, nieskrępowany, będzie mógł skreślić tak, jak uważa. Po wrzuceniu karty do urny podejdzie następny radny wyczytany przeze mnie w kolejności alfabetycznej. Czyli komisja urnę zamknęła. Państwo widzieliście, urna była pusta. I szanowni Państwo, proszę po kolei. Panie Przewodniczący, jeszcze bardzo proszę o udzielenie głosu panu mecenasowi przed głosowaniem. Proszę bardzo. Głosowanie się odbywa, Szanowni Państwo, w sposób tajny i ma być zachowana tajność. Natomiast nikt z radnych nie jest związany wytycznymi w postaci miejsca oddawania głosu. To żaden przepis tego nie reguluje, nie ma znaczenia. Tak jak ktoś podpowiada tutaj z publiczności, nie ma to znaczenia. Ma być zachowany akt tajności.
czyli sugerujące. Propozycja przewodniczącego sugestie. Należy to traktować jako sugestie, tak. Dobrze. Pan radny Połbocko. Ja mam pytanie do pana mecenasa. Czy pan starosta może brać udział w głosowaniu? Jest to jego interes prywatny, czy może być, musi być włączony z głosowania? No, te zdania są podzielone. Dyskusja się w doktrynie toczy od dawna. Ostatnie mi znane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 roku mówi o tym, że w sprawie wyboru na starosta, starosta w sposób oczywisty może brać udział w głosowaniu, więc należy wnioskować z tego orzeczenia, że w tym przypadku również. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy interpretacja taka się nie zmieni, nie pojawi się nowy pogląd nowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, trudno mi jest powiedzieć. Natomiast na tą chwilę rzeczywiście mi ostatnie znane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego mówi, że jak najbardziej może brać udział w głosowaniu. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, iż za odwołaniem wniosku musi głosować 3/5 ustawowego składu rady, więc to tutaj akurat w tym przypadku powstrzymanie się od głosowania nie ma żadnego znaczenia, nie wpływa na głosowanie. Dziękuję bardzo. Oddaję głos. Proszę o spokój, publiczność. Oddaję głos przewodniczący, bo ogłoszę przerwę, jedna osoba zakłóca obrady. Oddaję głos przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Tu, szanowni państwo, w lokalach wyborczych, o których myślę zdecydowana większość, jak nie wszyscy, uczęszczamy co jakiś czas przynajmniej, istnieje miejsce za kotarą, w którym w sposób nieskrępowany możemy oddać głos. Panie mecenasie, mam pytanie. Jak mamy zrobić na tej sali, skoro ten stolik przeszkadza, żeby radni mogli oddać głos w sposób nieskrępowany, żeby nikt nie zaglądał nikomu przez ramię, co skreślił? To wracam do tego, co się wydarzyło w trakcie sesji, powiedzmy, dotyczącej odwołania pana przewodniczącego. Jak to panowie sobie, że tak powiem, machali kartkami, jeden drugiemu pokazywał, co skreślił, że broń Boże nie być podejrzanym o to, że samodzielnie cokolwiek wymyślił. Czy jest prawny zakaz głosowania w ten sposób, jaki jest zaproponowany przeze mnie w tej chwili? Nie, oczywiście, że nie ma. Czyli możemy, rozumiem, głosować... Każdy z radnych może głosować w taki sposób, jak pan zasugerował. Natomiast zasadą prawną jest to, że głosowanie ma się odbyć w sposób tajny. Potrafię sobie wyobrazić, że każdy może oddać głos w sposób tajny, nie siadając tam. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że nie ma przepisu, który by wykluczał taki sposób głosowania i każdy z radnych może się kierować pana sugestią, jak najbardziej. Dziękuję. Zamykam dyskusję w temacie sposobu i zasad głosowania. Proszę pana przewodniczącego o rozpoczęcie procedury tajnego głosowania. Czyli rozumiem, szanowni państwo, że nie ma buntu na pokładzie. Te sprawy zostały publiczność, bardzo proszę o wyciszenie, w przeciwnym wypadku przerwę obrady sesji, ogłoszę przerwę. Proszę wybierać. Ale zostały wszystkie już elementy dotyczącego tajnego głosowania. Nie w mojej ocenie. Jest tajne głosowanie, jest określona procedura, która została zaprezentowana i panie przewodniczący, proszę kontynuować procedurę głosowania. No to szanowni państwo, jak ustaliliśmy, nie ma przeciwwskazań, żeby głosować w ten sposób, który zaproponowałem. Jeśli ktoś będzie chciał skreślać sobie tam, gdzie tego, to jest jego, tylko wyłącznie jego sprawa. Pan Marek Anusz. Chwilę to potrwa, ale niestety sprawa jest ważna.
Dziękuję. Pan Barpan Jerzy. Pan Budzyła Henryk. Pan Brzozowski Zbigniew. Tomasz Hynda. Pani Anna Kodź. Kołacki Adam. Pan Andrzej Nowak. Pan Piotr Pakuszto. Pani Beata Pawlik.
Jan Połuboczko. Wojciech Potrzebowski. Teraz kolej na mnie. Bogusław Stanczewski. Pani Iwona Wysocka. Raymond Wasiak. Pan Jerzy Żuk. Szanowni Państwo, głosowanie zakończyliśmy. Na 17 radnych, 17 kart wydanych do głosowania. Wszyscy wzięli udział w głosowaniu. Teraz komisja pójdzie liczyć, tak? Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do czasu powrotu komisji skrutacyjnej na salę obrad. Wznawiamy obrady. Mamy już komisję skrutacyjną i oddaję głos przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Powiatu w Białogardzie w dniu 4 maja 2016 roku. W celu przeprowadzenia ustalenia wyników głosowania tajnego w sprawie odwołania pana Tomasza Hynda z funkcji starosty białogardzkiego. Komisja ukonstytuowana w składzie. Przewodniczący Andrzej Siwek, członek Beata Pawlik, członek Jerzy Bartman, członek Adam Kołacki, członek Andrzej Nowak. Stwierdza, co następuje. Ustawowy skład Rady Powiatu w Białogardzie wynosi 17 radnych. Liczba radnych obecnych na sesji według listy obecności 17 radnych. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 17 radnych. Liczba oddanych głosów ogółem 17. Liczba oddanych głosów ważnych 17. Liczba oddanych głosów nieważnych 0. Wyniki głosowania tajnego. Za odwołaniem pana Tomasza Hynda z funkcji starosty białogardzkiego oddano 7 głosów. Przeciwko odwołaniu pana Tomasza Hynda z funkcji starosty białogardzkiego oddano 10 głosów.
wstrzymujących się od głosu nie było. Załączniki 17 sztuk kart do głosowania w zamkniętej kopercie opisane opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu przez komisję. Podpisy członków komisji 1, 2, 3, 4, 5. Komisja z radością ogłasza, że pan Tomasz Hynda zostaje na stanowisku starosty. Dziękuję panu przewodniczącemu i członkom komisji za sprawne przeprowadzenie głosowania i do protokołu potwierdzam, że w wyniku tajnego głosowania wynikającego z protokołu komisji skrutacyjnej wynik jest równoznaczny z nieodwołaniem starosty powiatu białgardzkiego, ponieważ wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów. Szanowni państwo, i to był ostatni punkt. Proszę bardzo, głos oddaję panu staroście. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, drodzy mieszkańcy, dziękuję wszystkim za obdarzenie mnie zaufaniem. Szanowni państwo, odnosząc się do wniosku opozycji, tutaj wielu gorzkich słów, które z tej strony padły w moim kierunku, powiem tak. Ten się jedynie myli, kto nic nie robi. Dzisiaj, patrząc po upływie kilku lat na podejmowane wcześniej decyzje w określonych warunkach, okolicznościach i braniu również ciężaru odpowiedzialności za te decyzje, dzisiaj po upływie tych lat można je oceniać inaczej. Można powiedzieć, że można było zrobić to inaczej. No niestety żyjemy w takich warunkach, w takich okolicznościach i każda podjęta decyzja wiąże się również z odpowiedzialnością, od której nie umywam rąk. I to jest też, szanowni państwo, dosyć przykre, że te decyzje, które były podejmowane przez wiele lat ze skutkiem również inwestycyjnym dla powiatu białogardzkiego, w infrastrukturę, którą powiat dysponuje, przede wszystkim w szpital, dzisiaj są bardzo krytycznie przez państwa głosy, przez opozycję oceniane. Ja zawsze byłem otwarty na współpracę z opozycją i pytałem się, jeżeli nie tak, to jak inaczej. Nigdy takiej propozycji z drugiej strony nie otrzymałem. Zawsze tylko słowa bezwzględnej krytyki, czasami dochodzące do rangi drwin czy kpin, i to jest przykre. I uważam, że nikt sobie na to nie zasługuje. W tej trudnej pracy samorządowej chylę tu głowę przed burmistrzami, wójtami, którzy też w określonych warunkach muszą funkcjonować i spełniać oczekiwania mieszkańców, wyborców. I nie jest to łatwy kawałek chleba i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, którą dzisiaj też na siebie częściowo biorę. I szanowni państwo, no takie krytykowanie tylko na wskroś polityczne też nie służy temu powiatowi, nie służy dzisiaj temu szpitalowi, bo mówienie wszędzie, że szpital upadnie, musi upaść, że jego nie będzie, naprawdę nie służy tym rozmowom, które inwestor dzisiaj prowadzi z lekarzami. I jest wielu zainteresowanych tym, żeby przyjść, ale mówią wprost, nie w tej atmosferze, nie w atmosferze skandalu, krytyki i takiego ciągłego walenia w szpital. I po raz kolejny mamy do czynienia, patrzę na to z perspektywy lat, wielu lat, bo pamiętam rok doskonale 2002, przełom 2003 roku. Mieliśmy w szpitalu również na potrzeby tylko i wyłącznie walki politycznej wywołany strajk głodowy. Pracownicy poszli jak w dym za tymi, którzy ich podżegali do tego, i doprowadziło to również po części do skutków katastrofalnych tego szpitala. To, co przewodniczący Komisji Rewizyjnej w tych motywach uzasadniających decyzje, które przedstawiał, wyraźnie powiedział o zawartych porozumieniach na szczeblu również negocjacyjnym. Wyznaczony był negocjator przez Ministerstwo Zdrowia do zawarcia tych porozumień i to skutkuje, czy skutkowało do tej pory również olbrzymim obciążeniem dla szpitala, mimo że nikt nie patrzył na to, że przychody z kontraktu nie są takie jak potrzeby jego funkcjonowania. Jest pełen optymizmu w tym, że dzierżawca i owiana tajemnicą umowa w końcu
zostanie tutaj opublikowana, bo tam nie ma nic takiego, co by przeszkadzało w jego funkcjonowaniu, czy kogokolwiek narażało na jakieś skutki uciążliwe dla powiatu, czy dla funkcjonowania szpitala. Braliśmy jako zespół udział w pracach negocjacyjnych. Przypomnę jeszcze Państwu raz, przy pomocy firmy doradczej z ogromnym doświadczeniem, która komercjalizowała wiele państwowych przedsiębiorstw, i ta umowa jest taką umową ramową, sztampową, dotyczącą tego, co ze szpitalem się stało, czyli wydzierżawienia przedsiębiorstwa temu oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Przypomnę Państwu, że czynsz roczny pozwala na, czy miesięczny pozwala na regulowanie spłat pożyczki, i to po 10 latach ta pożyczka zostanie spłacona. Zobowiązania szpitala dzisiaj mamy na poziomie 15 milionów. Oczywiście z odsetkami, które przez 10 lat od tej pożyczki narosną. Trzymam kciuki za to, żeby firma domówiła się z lekarzami, żeby pełna obsada była na wszystkich oddziałach, żeby przede wszystkim mieszkańcy naszego powiatu czuli się bezpiecznie, wiedząc, że mogą skorzystać z poszczególnych oddziałów szpitala w Białogardzie i że takie zaburzone funkcjonowanie szpitala nie będzie też obciążeniem dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, bo to po prostu też nie są igraszki. Tutaj wchodzi w grę ratowanie życia i zdrowia osób i takie drwienie sobie z tego, że przyjeżdża Straż Pożarna. Taki mamy skonstruowany system ratownictwa, że wszystkie ogniwa muszą w tym systemie współpracować, i te zapewnienia od pana dyrektora Pałki ze Szczecina również potwierdzają to, że system funkcjonuje prawidłowo. Jest teraz znacznie bardziej obciążony na terenie naszego powiatu ze względu na zawieszenie pracy tych oddziałów. I liczę na to, że sytuacja się unormuje i będziemy mogli też dyskutować tutaj w tym gronie Rady również z opozycją o planach funkcjonowania tego szpitala na rzecz naszych mieszkańców i również dokończenie tej inwestycji, która też tak mocno krytycznie przez Państwa jest oceniana, ale ona była wtedy jedynym rozwiązaniem tego, żeby szpital nie został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w roku 2013. I te decyzje trzeba było z ogromną odpowiedzialnością w obliczu pewnych zagrożeń podejmować, i to nie były łatwe decyzje wiążące się z ogromnymi finansami. Udało nam się jakoś w tych budżetach powiatu zaplanować. Mieliśmy zaplanowane pierwotnie inne dochody na zrealizowanie tej inwestycji, ale niestety, jak wszyscy pamiętamy, próba zbycia udziałów nie powiodła się tak, jak sobie tego wtedy życzyliśmy czy oczekiwaliśmy od potencjalnego inwestora. I dzisiaj mamy inne okoliczności. Liczę na to, że szpital będzie funkcjonował, i Państwa taka bardzo krytyczna ocena mojej osoby, mojej też również wieloletniej działalności się zmieni, i będę wszystko w tym kierunku robił, żeby to zaufanie, które być może u Państwa utraciłem, czy u społeczeństwa, jak to Państwo mówicie, bo ja też odważnie się z ludźmi spotykam, rozmawiam, i mieszkańcy naprawdę czują te problemy i widzą, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy, że to nie dotyczy tylko szpitala w Białogardzie, tylko niedomagań systemowych w tym zakresie. I myślę, że będziemy mogli w przyszłości oceniać te nasze decyzje pozytywnie, i liczę również na współpracę jak i z koalicją, tak i z opozycją w zakresie funkcjonowania powiatu białogardzkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam. Pan starosta dostał głos, ponieważ sprawa dotyczyła. Zamykam obrady sesji Rady Powiatu w Białogardzie w związku z wyczerpaniem porządku obrad.